Dzień dobry, dzień dobry. Sprawdzam, czy mnie słychać i widać, więc możecie napisać na czacie. O, dzień dobry. Jest. To teraz jeszcze chwilę. Mam nadzieję, że na Facebooku też nas widać i słychać. Zaraz sprawdzę. Czy jesteśmy już też na Facebooku? Jest ok. Słychać, widać dobrze. Ok. Widzę, że wszystko działa, więc możemy zacząć. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium Edukacja wczesnoszkolna zdalnie. Jak pracować w nowej sytuacji z dziećmi z klas 1-3. W takich wyjątkowych okolicznościach, ponieważ w ubiegłym tygodniu odbyły się webinary Jak uczyć zdalnie, organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale wiemy, że ten obszar edukacji wczesnoszkolnej i pracy w klasach z dziećmi z klas 1-3 jest wyjątkowy i wymaga trochę innego spojrzenia na tą pracę zdalną. Ja nazywam się Anita Nogal, jestem koordynatorką programu Nauczycielka Pierwsza Klasa. To jest komponent programu Szkoły Uczącej się SUS, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kilka uwag technicznych na początek. Jeżeli, bo słyszę tutaj, widzę, że jest podwójny głos, echo. Jeżeli mają Państwo problemy z dźwiękiem, coś źle słychać, są jakieś problemy z odbiorem technicznym, może być to kwestia wolnego internetu albo obciążenia. W ogóle w tej chwili jest też tak, że te wszystkie platformy do webinarów, do komunikacji zdalnej są mocno obciążone. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nie będziemy mieli takich problemów technicznych i wszystko nam pójdzie sprawnie. Natomiast jeżeli będą się pojawiały jakieś problemy, to trzeba spróbować odświeżyć stronę, zmienić przeglądarkę, ale tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem jest przenieść się na fanpage Centrum Edukacji Obywatelskiej na Facebooku. Tam jest transmisja online i Facebook troszeczkę jakby potrzebuje mniej tego internetu od oglądających, więc tam raczej tych problemów technicznych być nie powinno. Jeżeli ta transmisja jest, to na pewno lepiej słychać. Za chwilkę prześlemy tutaj na czacie link do transmisji na Facebooku, żeby można było wejść, gdyby pojawiły się jakieś problemy. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie online z wyjątkowymi nauczycielkami, bardzo kreatywnymi, z ogromnym doświadczeniem, które z dwóch różnych stron Polski, które pracują w małych szkołach, w małych miejscowościach, w państwowych szkołach i robią niesamowite rzeczy, wykorzystując na co dzień narzędzia online, wykorzystując nowe technologie, ale nie tylko, pracując w ciekawy, twórczy sposób ze swoimi uczniami, budując bardzo ważne i ciekawe relacje z dziećmi, z uczniami, z rodzicami. Myślę, że pokażą dziś Państwu z takim spokojem i z opanowaniem i takim zrozumieniem wszystkich stron, jak można odnaleźć się w tej sytuacji, która nas została, w tej stresującej dla wszystkich tak naprawdę i dla uczniów przede wszystkim, dla rodziców, no i dla nauczycieli, dla Was nauczycieli, gdzie to jest jakby nowe i trzeba się od nowa trochę postawić w tej sytuacji, wszystkiego nauczyć, a też cały natłok informacji, tych wszystkich linków i porad czasem gdzieś tam nas przytłacza i ciężko się w tym wszystkim odnaleźć. Nagranie z webinaru dzisiejszego, prezentacja do niego i wszystkie materiały, które i linki, które tutaj podamy, a także cała baza materiałów, pomocnych narzędzi i linków będzie dostępna od jutra na naszej stronie nauczycielki pierwszej klasa, pierwszaklasa.edu.pl, tam będą wszystkie informacje. Tam też pojawi się informacja o ewentualnych zaświadczeniach i też jutro na blogu CEO pojawią się te wszystkie informacje, także jeżeli nawet ktoś dzisiaj będzie miał jakieś problemy techniczne, problemy z odbiorem, problemy z internetem, to jeżeli nam nic się tutaj nie zadzieje i dotrwamy do końca, to na pewno będzie można sobie wszystko na spokojnie jeszcze zobaczyć i obejrzeć i też na kanale na YouTubie CEO. Wszystkie informacje też podamy na końcu, będziemy odpowiadać na Państwa pytania. Ja życzę dobrego odbioru, dobrej energii i zapraszam serdecznie. I już tutaj nam, ja się już wyłączę na chwilę. Mam nadzieję, że na koniec jeszcze starczy trochę czasu, żeby mogła opowiedzieć o programie Nauczycielka Pierwsza Klasa, dedykowanym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i o tym wszystkim, co dla Państwa przygotowujemy i oferujemy. Zapraszam już Joasię i Wiesię, widzę, że się tutaj pojawiają.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, właściwie dobry wieczór. Jeszcze poczekamy chwilkę na Wiesię. Wiesia jest z nami, oczywiście za chwilkę się tutaj włączy. No dobrze, to może ja zacznę, a w międzyczasie. O, widzimy, już się Wiesia tutaj do nas dołącza. Dobry wieczór, Wiesiu. Dobry wieczór, słychać mnie? Tak, słychać i widać jest idealnie. No to zaczniemy. Drodzy Państwo, sytuacja, która nas zastała w ostatnim czasie, czyli zamknięcie szkół i konieczność organizowania zdalnego nauczania, jest niewątpliwie dla każdego nauczyciela, mniej lub bardziej tikowego, sytuacją po prostu nową. Nigdy wcześniej nie robiliśmy tego na taką skalę. Mówię na taką skalę, bo pewne formy wspomagania uczenia się dzieci przy pomocy technologii są bliskie wielu nauczycielom, których znam. Ale mamy prawo, my nauczyciele, nie wiedzieć w 100%, jak to zdalne nauczanie ma wyglądać tak naprawdę. Widząc to, co zadziało się w ostatnim czasie, mam tu na myśli ten chaos, o którym wspomniała Anita, chaos informacyjny, natłok linków, natłok informacji, czy to ma być obowiązkowe, czy nie, czy oceniać, czy nie oceniać. To wszystko budowało zarówno państwa, jak i nasze, no i niezadowolenie, czy też frustracje, jakieś obawy. Te frustracje pojawiały się również ze strony dyrektorów, rodziców, ale także ze strony samych dzieciaków. Dlatego też postanowiliśmy razem z CEO zastanowić się, jak powinno wyglądać to zdalne nauczanie, a także podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami z ostatniego tygodnia i nie tylko. Dodam, że ten webinar jest wynikiem wielu rozmów, dyskusji wielogodzinnych i z całą odpowiedzialnością możemy dzisiaj razem z Wiesią podzielić się z Wami wynikiem tychże rozmów i także przekazać Wam, w jaki sposób mógłby wyglądać obrany przez Was kierunek działań. Uważamy go za słuszny ze względu chyba na wieloaspektowość podejścia i spojrzenia na problem z różnych stron. Od razu chciałam powiedzieć, że webinar ten nie będzie repozytorium linków i miejsc w sieci, które możecie wykorzystać, ponieważ nie tylko o takie nauczanie oparte na technologiach, dzisiaj o takim nauczaniu opartym tylko na technologiach nie będziemy mówić. Pokażemy Wam również wiele innych przydatnych pomysłów, które możecie wykorzystać. W takich sytuacjach, w jakiej się znaleźliśmy, drodzy Państwo, obowiązuje nas zasada instrukcji awaryjnego lądowania samolotu, czyli najpierw opiekun, rodzic, a potem dziecko. Czyli w pierwszej kolejności, drodzy Państwo, musimy wziąć głęboki oddech i zadbać o swój dobrostan wewnętrzny, ponieważ ten spokój i rozwaga będą nam w najbliższym czasie bardzo potrzebne, bo to my będziemy wykonywać te niezwykle ważne zadanie, jakim jest nauczanie zdalne. I zanim przystąpimy do działania, warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań, o których za chwilę Wam opowiemy. No właśnie, dziękuję Asiu za ten wstęp. Ja chciałam Wam powiedzieć, że jestem nauczycielką pierwszej klasy, czyli tych najmłodszych dzieci. Zdążyłam z nimi być kilka miesięcy i nasza lokomotywa się rozpędziła i nagle wielkie hamowanie, tak? Musiałam pomyśleć o tym, co mogę zrobić teraz, od razu, kiedy dowiedziałam się, że nie będziemy chodzić do szkoły, co mogę zrobić, żeby te dzieci wesprzeć. Pierwsze pytanie, jakie sobie powinniśmy zadać, to właśnie to, co jest moim celem. Co jest moim celem, kiedy mam prowadzić zdalną edukację, zdalną naukę, różnie to teraz nazywamy. Na razie nie mamy jeszcze przykazu, że mamy realizować program.
Na razie myślę o tym, że najważniejsze jest to, żeby podtrzymywać kontakt z naszymi dziećmi, no i z rodzicami, bo jeśli rozmawiamy o tych najmłodszych dzieciach w klasach 1-3, to ten komponent rodzicielski jest bardzo ważny. Musimy tutaj uwzględniać rodziców i myślę, że w ciągu dzisiejszego webinarium rodzice kilka razy będą tutaj bardzo mocno obecni. Powinnam wspierać dzieci, powinnam wspierać rodziców, bo oni też znaleźli się w nowej sytuacji. Myślę o tym, że powinnam pomagać rodzicom w organizowaniu czasu dzieci, ale żeby ten czas to był taki mądry czas, nie polegający na tym, że dziecko siedzi i gra w gry, tylko żeby to dziecko i bawiło się, i fajnie spędzało czas z rodzicami, i grało, ale również, żeby wynikało coś z tego spędzania czasu, coś dobrego, edukacyjnego. Chciałabym, żeby właśnie, chciałabym rodzicom pomóc w tym. Jak sobie to zorganizowałam, jak to Asia zorganizowała, będziemy o tym dzisiaj mówić, ale dla mnie też bardzo ważne z mojego punktu widzenia jest kształtowanie samodzielności u dzieci. Ponieważ myślę o tych rodzicach, którzy są tam z drugiej strony, którzy też czasem mają pracę z domu, muszą zająć się różnymi obowiązkami, czasem mają więcej dzieci niż jedno. W związku z tym ważne, żeby to dzieci mogły pracować samodzielnie, żeby mogły troszkę zająć się samemu, ale żeby to właśnie to zajmowanie się, żeby to też było wartościowy czas spędzony w domu. Co jeszcze? Chciałabym, żeby dzieci na razie utrwalały sobie, trenowały różne umiejętności, które zaczęliśmy w szkole. Na razie jeszcze nie wprowadzam nowych rzeczy, chociaż pojawiają się na pewno nowe umiejętności i kompetencje, jeśli dziecko musi samo teraz zrobić to, co robiło w klasie. Dzieci już trochę wiedzą, jak trzeba pracować, jak zrobić kartę pracy, więc mogę się oprzeć również na tych umiejętnościach, które już zapoczątkowałam w klasie. Natomiast to, w jaki sposób to z dziećmi robić, my się ciągle tego uczymy, my ciągle to sprawdzamy i te ostatnie dni na pewno mnie wiele nauczyły, na pewno wiele nauczyły dzieci, ale również rodzice musieli odnaleźć się w tej nowej roli. Myślę, że musimy również pomyśleć o tym, jakimi zasobami, jakimi narzędziami dysponujemy w tej chwili, żeby zrobić sobie taki rachunek tego, co ja już mam, co ja już potrafię, co ja już umiem, do czego mam dostęp. Dokładnie tak. Myślę, że to pytanie o zasoby będzie dotyczyło kilku jakby sfer. Po pierwsze, na pewno będzie dotyczyło narzędzi, przede wszystkim do komunikacji z uczniami i z rodzicami. Powiem szczerze, że nie jest to łatwy temat, ponieważ są różnego rodzaju kanały komunikacyjne i wiem, że nauczyciele już z jakichś kanałów korzystają. No, takim pierwszym kanałem do komunikacji, wiadomo, jest dziennik elektroniczny. Co, jeżeli go nie ma w szkole? Wiem, że nauczyciele zakładają różnego rodzaju komunikatory i przez te komunikatory się z rodzicami komunikują. Czy to jest na przykład skrzynka pocztowa, czy to jest właśnie e-dziennik, czy to jest na przykład blog, którego czasem nauczyciele prowadzą. Więc warto się zastanowić, czy posiadam takie narzędzie, czy znam takie narzędzie, dzięki któremu mogłabym sprawnie komunikować się z moimi rodzicami w zasadzie w pierwszej kolejności, jak również z dziećmi. Ja wiem, że czasem jest tak, że dzieci nie korzystają samodzielnie z dziennika, więc jakby pośrednikiem w tej komunikacji na pewno będzie rodzic, dlatego on jest tak ważny w tym, żeby ustalić z nim w pierwszej kolejności, w jaki sposób będziemy się z nim komunikować. Wiem, że szkoły teraz są w takim czasie, gdzie regulują te kwestie, ponieważ pojawia się informacja o tym, że będziemy jakby musieli, będzie to bardziej uregulowane prawnie, o może tak to nazwę, i wiem, że szkoły wdrażają różne systemy, czy to Office 365, czy G Suite, Google'a, to jakby odbywa się też troszeczkę wewnętrznie na polu szkół, ale czasem nauczyciele też
troszeczkę działając po omacku, bądź próbując się za wszelką cenę skomunikować z tymi rodzicami, szukają różnych komunikatorów. Na pewno musimy tylko pamiętać, żeby wybierając rodzaj kanału, pamiętać o różnych restrykcjach prawnych dotyczących wieku dziecka, na przykład nie prosić o zakładanie messengera dzieci, ponieważ jest to objęte regulaminem Facebooka, aby dziecko mogło założyć konto, musi mieć skończone 13 lat. Tak więc poza tym czasami różne komunikatory mogą być przez dzieciaki wykorzystane też w inny sposób niż my tego oczekujemy. Dzieciaki bardzo szybko się tego po prostu uczą. Dlatego to w pierwszej kolejności musi być dobrze przez nas przemyślane. Można się skomunikować, oczywiście warto skomunikować się z nauczycielami w szkole i być może wspólnie zastanowić się i wybrać jakiś kanał. Nie ma takiego kanału, takiego narzędzia, które można polecić w 100%. Niestety chyba nie byliśmy jeszcze nigdy w takiej sytuacji, nie jesteśmy na to w 100% przygotowani. Tak jak mówię, w obrębie na przykład platformy Office 365 jest taka możliwość, ale co, jeżeli na przykład szkoła tym nie dysponuje, prawda? Jeżeli nauczyciele korzystają z, na przykład ze Skype'a, mogą porozmawiać ze swoimi rodzicami i ustalić, czy taka forma pasuje, ale być może będzie tak, że rodzice na przykład nie wyrażą zgody. No, trzeba w sposób mądry i taki, no powiedziałabym nawet delikatny, spróbować to ustalić i wybrać razem z rodzicami. Można też oczywiście poprosić dyrektora o wsparcie, bo ja myślę, że informacja o tym, że po prostu nie wiem w jaki sposób, bo nie, na przykład nie wiem, dziennik elektroniczny nie funkcjonuje tak dobrze, albo na przykład mailowo nie idzie to tak dobrze, więc w tym momencie warto zasięgnąć też porady dyrektora. Jak już uzgodnimy ten kanał komunikacji, to myślę, że warto wtedy zastanowić się nad zasobami, ja je nazywam offline i online, już mówię o co chodzi. Zasoby offline to, może najpierw powiem o zasobach online. Online to takie właśnie internetowe e-zasoby tak naprawdę, zasoby, które mamy w sieci, z których możemy korzystać przy pomocy komputera. I teraz warto sobie zadać pytanie, czy znam zasoby? Jakie zasoby już znam, które mogłabym na przykład wykorzystać do pracy z dzieciakami? Czy to są filmy, animacje, pokazy, strony www, czy jakieś zadania interaktywne na platformach. Warto sobie to po prostu przejrzeć i zobaczyć, ile tego mam, ile tego znam. Czy znam jakieś narzędzia do tworzenia e-zasobów, bo to też jest jakby kolejna rzecz, jeżeli nauczyciele potrafią tworzyć e-zasoby, to warto, żeby się może nie zapoznali, ale zastanowili, która platforma będzie ku temu przyjazna. Jeżeli tworzę te zasoby, to warto je przejrzeć, warto je gdzieś zgromadzić. Ja wiem, że czasem nauczyciele mają rozsiane te zasoby w wielu miejscach, w różnych chmurach, na różnych stronach. Warto je sobie gdzieś po prostu pogromadzić, tak żeby mieć do nich łatwy dostęp. Druga sprawa, czy znam nauczycieli, którzy tworzą takie e-zasoby, bo sama mogę tego nie tworzyć, ale mam koleżankę, która bardzo to lubi i robi tego dużo, zadzwonić po prostu i poprosić o pomoc i żeby udostępniła takie zasoby i zapytać, czy możemy z nich korzystać. Jest wiele grup facebookowych dla nauczycieli, warto też tam zapytać i tylko drodzy Państwo, pamiętajcie, że natłok linków czasem może nas właśnie gdzieś tam przytłoczyć, trzeba zawsze samemu to najpierw sprawdzić, przejrzeć, czy to jest dobre, czy to jest wartościowe, czy to pomoże moim uczniom. No i kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zasoby, to warsztat nauczyciela. I tutaj już mówimy o tych zasobach offline, czyli takich bez narzędzi. To są wszelkiego rodzaju sposoby, metody pracy, gry, zabawy, sposoby pracy kreatywnej, z których korzystamy na lekcji i które możemy zaproponować na przykład w tym przypadku uczniom
i rodzicom do pracy w domu, pamiętając jednak o tym, żeby odpowiednio zmodyfikować każde to zadanie, dostosowując do warunków, jakie uczeń posiada w domu. Bo pamiętajmy, że nie każdy rodzic ma drukarkę w domu, nie każdy rodzic ma możliwość, nawet wiecie, czasem jest tak po prostu, że nie ma kolorowego papieru w domu i o tym też musimy pamiętać i też mieć to na względzie, czy nawet kostek do gry, tak? Tak więc jest wiele pytań na sam początek, jak sobie je dobrze zadamy i dobrze ułożymy, to ja myślę, że wtedy możemy zacząć planować taki proces edukacyjny i Wiesia Wam tutaj pokaże sposoby na to, jak można, a jeszcze opowie o roli rodziców oczywiście w organizacji tego procesu. No właśnie, wracamy do rodziców i wracamy do kolejnego pytania, które też sobie postawiłam, organizując sobie pracę. Jaka będzie rola rodziców? Pamiętajmy, że mówimy o małych dzieciach, w związku z tym nie są to dzieci, które mają dostęp do no, czasami mają dostęp do telefonu czy do komputera, ale cały czas uczymy przecież dzieci, że korzystanie z internetu to w ograniczonym czasie pod kontrolą rodziców. I nawet w takim czasie, kiedy musimy siedzieć w domu, to nie znaczy, że dzieci są zwolnione z tego, o czym ciągle opowiadamy dzieciom na zajęciach. W związku z tym rodzice muszą tutaj być pośrednikami między mną a dzieckiem i, no, i nie ma siły, żeby nie byli zaangażowani w cały ten proces. W związku z tym ja myślę też o rodzicach, żeby ich nie obciążać taką rolą, że ciągłego nadzorcy, ciągłego właśnie organizatora zajęć dzieciom, muszę obmyśleć takie zadania dla dzieci, które dzieci sobie spokojnie zrobią, natomiast rodzice będą tylko przekazywali dzieciom informacje. Oczywiście widziałam tutaj zapytania, jak sobie to zorganizować, jak zorganizować sobie komunikowanie się z rodzicami czy z dziećmi. Z tym też na początku miałam problem. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Librus, ponieważ używamy dziennika elektronicznego do kontaktów z rodzicami. Ja już wcześniej przyzwyczaiłam rodziców, że wysyłam co tydzień taki krótki list z informacjami, nad czym będziemy w tygodniu pracować, więc tu wiedziałam, że rodzice te moje wiadomości będą odczytywali. Natomiast chciałam też mieć taką informację zwrotną od rodziców, co tam się u nich dzieje. Co oni robią, czy dzieci chętnie robią te zadania, być może chcieliby pokazywać, jak dzieci wykonują te zadania i zrobiłam sondę wśród rodziców, jaki rodzaj komunikacji oni wybierają. Librus oczywiście zostaje, bo to jest nasza taka dokumentacja pracy, tak? Myślę, że jeśli Państwo macie dziennik elektroniczny i wysyłacie przy pomocy dziennika zadania, to dokumentujecie, że pracujecie. Natomiast szybciej nam się porozumiewać przy pomocy Messengera. Rodzice zaakceptowali, sami nawet zaproponowali ten kanał komunikacji. Założyliśmy klasową grupę, nie mieliśmy wcześniej, założyliśmy parę dni temu. Prawie wszyscy rodzice się do tej grupy przyłączyli, natomiast rodzice, którzy nie chcieli instalować kolejnego narzędzia, umówili się ze mną, że będą wysyłać mi informacje przy pomocy SMS-ów i ja to zaakceptowałam. Także w ten sposób sobie to zorganizowaliśmy. Natomiast pracując nad zadaniami, musiałam pomyśleć o tym, w jaki sposób będę przekazywać te zadania dzieciom i też w jaki sposób rodzice będą mnie informowali, co się u nich dzieje. Pomyślałam sobie, że raz codziennie będę wysyłała krótką informację z opisem zadania i z prośbą do rodziców, żeby dzieciom to zadanie przekazali. Rodzice później, oczywiście ci, którzy chcą, wysyłają mi relacje z tego, co się dzieje. Widzę, że bardzo się w to zaangażowali. Niektórzy rodzice nawet czerpią z tego przyjemność, że biorą udział w tym procesie uczenia się dziecka i otrzymuję też takie informacje zwrotne, że po raz pierwszy oni mogą zobaczyć, jak dziecko pracuje, tak? Jak wygląda ten proces uczenia się z bliska i że często oni bardzo wiele od swoich dzieci się też uczą, jak to uczenie przez różne projekty, przez zabawy, przez samodzielne tworzenie kart pracy, jak to wygląda. Myślę, że musielibyśmy na naszą pracę spojrzeć inaczej.
To jest takie kluczowe, moja kluczowa myśl. Jeśli niektórzy nauczyciele usłyszeli, że mają teraz pracować zdalnie, to pierwsza myśl pewnie była taka, to znaczy, że tak jak ja pracuję z klasą, to ja ten sam proces muszę przenieść teraz na jakąś platformę internetową. Muszę sobie to tak zorganizować, żeby prowadzić lekcje, dzieci będą mnie obserwowały, będą robiły razem ze mną coś, będą robiły pod moje dyktando, będą wykonywały to, co ja ich, o co ja ich poproszę. Natomiast wydaje mi się, że o wiele lepiej i dla nas, i dla rodziców, i dla dzieci będzie spojrzenie z innej strony troszkę na cały ten proces. Lekcje wcale nie muszą być z podręcznikiem i wcale nie muszą, chociaż mogą być przy pomocy komputera. Wcale podczas tej pracy komputer nie musi być włączony. Musimy pomyśleć o takich najprostszych rzeczach, które my już wiemy, które my robimy, ale może o nich zapomnieliśmy i teraz będzie kilka takich pomysłów, na które pewnie i sami już wpadliście, ale chciałabym troszkę uporządkować, co można zrobić, żeby dziecko zaczęło pracować samodzielnie. Jeśli dzieci są w domu, moment, o, jeśli dzieci są w domu, mogą oczywiście wychodzić na dwór, w związku z tym przyroda jest w zasięgu ręki. Teraz ta przyroda, która budzi się do życia, naprawdę ciekawe rzeczy można zaobserwować. Wymyślmy zadania, które dziecko może zrobić na dworze. Nie musi koniecznie siedzieć w domu i odrabiać lekcje. Może prowadzić obserwacje, może w domu prowadzić hodowlę przy pomocy rodziców. W trakcie tych obserwacji czy hodowli może mierzyć, badać, sprawdzać i prowadzić własne notatki, nawet dzienniki obserwacji, bo zadania, które przekazujemy dzieciom, to wcale nie muszą być zadania, które się wykona w jeden dzień. Mogą to być zadania, które są rozłożone w czasie i wtedy dziecko projektuje sobie takie zadanie, uczy się planować, jak ma to zrobić. Staram się właśnie, żeby dzieci same to robiły, chociaż pewnie w domu rodzice też trochę dopilnowują tego procesu, ale jeżeli dzieci nauczą się tego, że trzeba być systematycznym, że na przykład obserwacje prowadzimy codziennie, coś tam sprawdzamy, coś mierzymy, to one o tym same będą pamiętały. Ja pamiętam, że kiedyś z drugą klasą prowadziłam takie długotrwałe obserwacje jednego fragmentu przyrody w pobliżu naszej szkoły. Co 2-3 dni wychodziliśmy na taki mały skrawek, na trawnik, gdzie rosły krzaki. Obserwowaliśmy, robiliśmy zdjęcia, sprawdzaliśmy, co się zmienia, co się przez te 2-3 dni wydarzyło. Projekt rozpoczęliśmy w marcu, zakończyliśmy w czerwcu. Mieliśmy bardzo bogate, naprawdę bardzo bogatą dokumentację fotograficzną. Dzieci zebrały mnóstwo obserwacji, bo na takim małym skraweczku przyrody dzieją się bardzo różne rzeczy. Myślę, że przyroda jest, to jest jeden z tych fragmentów rzeczywistości, którym dzieci się interesują. Myślę, że tutaj przy pomocy takich zadań przyrodniczych możemy ciekawość dzieci pobudzić. Kolejnym przykładem zastosowania rzeczy, które znamy, wiemy i na co dzień stosujemy, to są wszelkie składanki, origami, majsterki, wykorzystywanie tego, co w każdym domu jest, bo myślę, że każdy rodzic ma w domu jakieś kartki, ma rolki po papierze toaletowym, ma jakieś pudełka plastikowe. My musimy tylko czasami podrzucić rodzicom jakiś pomysł albo podrzucić dzieciom. Myślę, że bardzo dużo znajdziemy instrukcji na YouTube, instrukcji składania origami. W materiałach, o których będzie później Jasia mówiła, znajdziecie też Państwo linki do takich stron, na których można znaleźć mnóstwo przykładów na majsterki z dziećmi. Tutaj widzicie Państwo też kostki do gry zrobione z rolek po papierze toaletowym. Mogą być to kostki opowieści, mogą to być kostki do gry, bo czasami prosimy dzieci, żeby stworzyły grę albo zagrały w jakąś grę, a co tu zrobić, kiedy w domu nie ma kostek? Można zrobić je samemu. Także to każdy rodzic na pewno będzie miał w zasięgu ręki. Tak, tutaj właśnie
Tak, Wiesia przed chwilą wspomniała o majsterkowaniu. To jest naprawdę świetny pomysł na zajęcie dzieciaków w domu, czy ze starszym bratem, czy z tatą, który w tym momencie nie pracuje zdalnie, bo o tym też musimy pamiętać, że ci rodzice zdalnie pracują, więc nie możemy też organizować tego typu zadań przy jakby takim ciągłej obecności rodzica. On musi mieć chwilę dla siebie, on musi mieć też czas, żeby popracować, no i zająć się też domem, ale fajnym pomysłem jest rozkręcanie starych, zepsutych urządzeń, czy to jakiś zepsuty robot, czy jakaś, nie wiem, jakiś stary DVD, prawda? Tutaj akurat widzicie rozkręcony komputer, tylko pamiętajcie, uprzedźcie, żeby nie rozkręcili tego komputera, na którym pracują. I z tego mogą powstać dużo, może powstać dużo fajnych pomysłów i różnych prac, bo na przykład można wykorzystać te części do sklejania różnego rodzaju robotów, czy tworzenia nowych, nie wiem, postaci, prawda, przy pomocy których potem możemy wymyślić jakąś opowieść, jakąś historyjkę. To są naprawdę bardzo ciekawe, zresztą no, dzieciaki bardzo lubią też rozkręcać, zaglądać, co jest w środku, więc na pewno ten czas ciekawie spędzą. Odrębną jakby taką dziedzinę działalności dzieciaków, które je wciągają, to konstrukcyjne. Można też naprawdę wszystko wykorzystać, zresztą dzieci mają dużo zabawek, ale te, które nie mają, albo znudziły im się już te zabawki, można zaproponować różnego rodzaju patyczki, kostki, puszki, pudełeczka, sklejanie tego, łączenie przy pomocy taśmy, przy pomocy gumek, kleju na ciepło. To mogą być naprawdę niezwykłe prace, bardzo wciągające dzieciaki, ale przy okazji też można oczywiście wokół tego zbudować jakąś taką edukacyjną działalność, typu nie stwórz kartę na przykład eksperymentu, czy kartę na przykład projektową, zaprojektuj, z czego będzie twój robot stworzony, wypisz te przedmioty, co musisz zrobić najpierw, zaplanuj. W ogóle planowanie jest bardzo ważnym etapem w pracy dziecka, więc możemy tutaj jakby podsyłać, proponować też takie właśnie rozwiązania, zanim dzieciak cokolwiek tworzą. Ja chciałabym tylko podesłać link do strony, na której znajdują się nagrania dotychczasowych webinariów, które organizujemy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i firmą Amazon. Jest tam dużo webinarów zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, więc polecam też tę stronę. Można obejrzeć już nagrania, ale można też zaplanować udział dzieciaków właśnie w tego typu e-lekcjach. Oj, tutaj mi się za... O, teraz jestem, dobra. No właśnie, można... Chciałam jeszcze cofnąć się troszeczkę do tych pierwszych pomysłów przyrodniczych, ponieważ zapomniałam dodać, że te pomysły przyrodnicze to wcale nie muszą być tylko związane z przyrodą, bo od naszej pomysłowości zależy, czy wykorzystamy na przykład te obserwacje do jakichś ćwiczeń słownikowych i to nawet niekoniecznie po polsku, może na angielskim wykorzystamy słownictwo, może dziecko prowadzić w drugiej czy w trzeciej klasie, jak już dzieci swobodnie piszą, mogą prowadzić jakieś pamiętniki, na przykład wcielić się w rolę rośliny, którą hodują i codziennie pisać jakieś zdanie o tej roślinie. Mogą tworzyć sobie książeczki tematyczne i dzieci bardzo to lubią, tworzenie własnych książeczek, gdzie na okładce jest ich imię, kiedy są autorami, wymyślają tytuł. Mogą tworzyć, jeśli organizujemy z dziećmi jakiś projekt, który trwa dłużej, mogą tworzyć labubuki i albumy. Ja już taki projekt zaproponowałam dzieciom i za chwilkę będę o tym mówiła, natomiast wybór tego narzędzia, w którym dzieci gromadzą swoje informacje, zdobywane w trakcie trwania projektu, oddałam dzieciom, zaproponowałam właśnie, możesz w zależności od tego, co wolisz, możesz robić labbook, możesz stworzyć album, możesz stworzyć pudełko tematyczne, wszystko zależy od ciebie, bo wcześniej też widziałam tutaj takie komentarze przy okazji tych majsterek, że nie wszyscy rodzice takie rzeczy gromadzą w domu, w związku z tym dajmy taki margines, wiecie, swobody, dajmy na przykład parę możliwości do wyboru i wtedy każdy to, co będzie miał, będzie mógł użyć.
Myślę, że o, tutaj poproszę Asię o to, w jaki sposób można jeszcze wykorzystywać zabawki. Tak, oczywiście, to troszeczkę wiąże się z tym majsterkowaniem, o którym mówiłam przed chwilą, z różnego rodzaju śmieci, które czasem my też jako nauczyciele gromadzimy, ale też można zaproponować rodzicom. Tylko uwaga, pamiętajcie, jeżeli będziemy planować takiego typu zadanie, to dajmy rodzicom czas na zgromadzenie takich materiałów. Oczywiście nie każmy im też kupować, bo żeby nie musieli jeździć po mieście i szukać takich przedmiotów, więc też weźmy to pod uwagę, że oni nie wychodząc z domu za często, nie będą mieli możliwości zgromadzenia różnych rzeczy, dlatego warto przy tym planowaniu tego procesu zdalnego uczenia pamiętać o tym wyprzedzaniu. To tak samo jak w klasie, wiecie, jeżeli za tydzień planuję szycie, no to muszę uprzedzić rodziców, żeby zgromadzili materiały, jakieś igły, prawda, nici i tak dalej. To samo jest tutaj, więc warto o tym pamiętać. Różnego rodzaju zabawki, które dzieciaki mogą stworzyć same, bądź przy naszym wsparciu i pomocy, będą na pewno bardzo ciekawym zadaniem. Uwaga, odciążającym troszeczkę też od tej pracy tylko przy komputerze, ponieważ jeżeli mówimy o nauczaniu zdalnym, pamiętajcie, że nie chodzi tylko o to, żeby dziecko siedziało przed komputerem. No tak, jeszcze odpowiadając na pytanie, które wcześniej zobaczyłam, planując zajęcia czy planując jakieś zadanie dla dzieci, pomyślmy o tym rodzicu, który jest po drugiej stronie. Czy on będzie mógł poświęcić czas dziecku w trakcie robienia tego zadania? Czy zostawiamy dziecko z tym samodzielnie? Właśnie, czy będzie potrzebny komputer? Bo być może w rodzinie jest jeden komputer, rodzice pracują zdalnie i nie będą mogli dzieciom tego udostępnić. Także o tym myślmy też, planując to, co dziecko ma zrobić w domu. Słuchajcie, proste doświadczenia, eksperymenty. Na pewno wiecie, że dzieci uwielbiają tego typu zajęcia. I ja dzisiaj zaproponowałam właśnie mojej klasie też zrobienie eksperymentu. Ten eksperyment nazywa się chromatografia, do niego potrzebne są pisaki. Nie będę tego opisywać, bo pewnie to doświadczenie znacie albo znajdziecie sobie. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że zrobienie eksperymentu jest tylko częścią tutaj pracy. A druga część to samodzielne stworzenie notatki do tego eksperymentu. Ja już z moimi dziećmi robiłam to w klasie, jak oni robili doświadczenia, eksperymenty, to potem samodzielnie, już pierwszoklasiści samodzielnie tworzyli karty pracy opisujące ten eksperyment. Tutaj macie przykład, na początku roku szkolnego w pierwszej klasie robiliśmy laboratorium kolorów i dziecko samo zanotowało przebieg tego eksperymentu. Dzisiaj już dostałam też pierwsze zwrotne informacje i zdjęcia, jak dzieci pracowały i wierzcie mi, zaangażowały się całe rodziny. To bardzo prościutki eksperyment i widziałam już zdjęcia, na których moi pierwszoklasiści mają pod opieką młodsze rodzeństwo, takie 2-3-letnie, które robi dokładnie ten sam eksperyment i nawet ten kilkulatek z przedszkola też zrobił swoją kartę pracy. Mało tego, dostałam również dzisiaj kartę pracy stworzoną przez rodzica, jako propozycję karty pracy rodzica, o tym też powiem jeszcze troszkę później. Także pomyślcie, jak obudować taką zabawę, czy eksperyment, czy doświadczenie, jak obudować to w to, żeby dziecko jak najwięcej się nauczyło, bo kiedy ona stworzy taką kartę pracy, to ono na pewno zapamięta, ale również nauczy się przekładania tych swoich umiejętności za pomocą symboli, bo nie wszystkie litery moje dzieci jeszcze znają, czyli muszą używać też symboli, muszą używać rysunków, trochę notują, trochę piszą, bardzo dużo różnych kompetencji przy okazji nabywają. Kolejny przykład takich zadań, które rozwijają różne kompetencje, to jest zastosowanie zegarów, obliczenia zegarowe, pomiary i obserwacje. Różne kompetencje dlatego, że kiedy zaproponujemy dzieciom jeden dzień na przykład z zegarem i notowanie, o której godzinie wstałem, o której zjadłem śniadanie i tak dalej, żeby jeden dzień po prostu sprawdzały z zegarem, jak długo coś robią, o której godzinie coś robią, a potem na przykład drugoklasistów czy trzecioklasistów możemy już poprosić o to,
żeby zrobiły kartę pracy do tego, na przykład, żeby wymyśliły kilka pytań, co na podstawie tych ich notatek, zapisków można obliczyć. Wchodzą nam tutaj obliczenia zegarowe. Podobnie można zrobić z pomiarami. Dzieci możemy zrobić dzień mierzenia i porównywania. Dzieci mogą chodzić z miarkami. Moje dzieci już to robiły w zeszłym tygodniu. Mierzyły, sprawdzały, jakie przedmioty w domu mają długość 14 cm. I wierzcie mi, całkiem spore kolekcje widziałam na zdjęciach. Bardzo dużo przedmiotów dzieci znalazły, które dokładnie mierzyły 14 cm. I myślę, że nie zajęło im to 10-15 minut, tylko przynajmniej pewnie z godzinę chodziły po domu i mierzyły, czyli były zajęte. Potem tworzyły karty pracy. I znowu, słuchajcie, jeśli... Ja wiem, że moje dzieci to potrafią, bo robią to w szkole, ale jeśli tego nie robiliście, jeśli dzieci, wasze dzieci, wasi uczniowie nie tworzyli samodzielnie karty pracy, to spróbujcie zadać im takie, poprosić ich o stworzenie takiej karty pracy i zobaczcie, jak sobie poradzą. Każda na pewno będzie inna, każda będzie jedyna w swoim rodzaju i o to właśnie chodzi. Nie chciałabym tu... O. Słuchajcie, kolejne zadanie, które bardzo fajnie się sprawdza i które też moje dzieci wczoraj miały, to tworzenie prostych gier i pomocy edukacyjnej. Słuchajcie, moim celem było to, żeby dzieci potrenowały sobie, poćwiczyły dodawanie i odejmowanie. I sformułowałam zadanie właśnie w ten sposób. Słuchajcie, chciałabym, żebyście potrenowali dodawanie i odejmowanie. Spróbujcie stworzyć własne gry, które pozwolą na właśnie na trening dodawania i odejmowania. Dostałam wspaniałe przykłady i naprawdę twórcze pomysły dzieci. Tutaj macie jedno, na zdjęciu jeden przykład wczorajszej pracy dziewczynki, pierwszoklasistki, która wymyśliła grę, nazwała ją Przebiegła tęcza. I to była gra z kostką, ale chciała wziąć inne gry, na przykład Piotruś matematyczny, było matematyczne kółko i krzyżyk, były właśnie tego typu gry ściganki, były gry typu memory, każde dziecko wymyśliło coś innego i każdy było bardzo dumne z tego, co stworzyło i od rodziców wiem, że całe rodziny grały w tą grę, także to była najfajniejsza informacja zwrotna, którą wczoraj dostałam. Cała rodzina się zaangażowała, wszyscy graliśmy w tę grę. Myślę, że właśnie to było trafione zadanie, które spowodowało, że no, wszyscy jakoś dobrze spędzili i twórczo spędzili czas z dziećmi. Ale tutaj przy okazji tego zadania chciałabym Wam też powiedzieć, że dostałam też od rodziców taką informację. Proszę Pani, my nie zrobiliśmy jeszcze tego zadania, bo wczoraj była ładna pogoda i pojechaliśmy do lasu. I przy okazji dostałam kilka zdjęć przedstawiających historię, tak, tropienie bobrów, tak? Zdjęcia przedstawiające ślady bobrów, co się działo, czyli oni zrobili swoje własne zadanie. Dopuszczajcie też taką możliwość, że nie wszystko, co zaproponujecie dzieci i rodzice zrobią, bo akurat w tym momencie zainteresuje ich zupełnie coś innego, niż wy macie coś do zaproponowania. Także zaakceptujcie również to, że nie zawsze wszyscy w tym samym czasie to samo zrobią, albo nie wszyscy zaakceptują to zadanie. Myślę, że to nie będzie z dużą szkodą dla tego, co chcemy zrobić, ponieważ w inny sposób dziecko ucząc się nadal jest zainteresowane, nadal jest ciekawe, a ciekawość i zainteresowanie to jest motywacja, tak? Nie musimy wtedy dziecka zmuszać do tego, żeby się uczyło, ono samo będzie chciało coś robić. Ja wymyśliłam też taką nazwę, że to są zadania, od których trudno dzieci oderwać. Bo jeśli ona pójdzie za swoim zainteresowaniem, za swoją ciekawością, to ona będzie pracować i będzie trudno powiedzieć, że to już jest koniec. Kolejny rodzaj zadań to trening czytania, pisania i nauka ortografii. To też w zależności od tego, jakie mamy dzieci, czy to jest pierwsza klasa, druga, czy trzecia, musimy wymyślić sposób, w jaki sposób dzieci mają trenować czytanie, pisanie i ortografię. Ja ze swoimi dziećmi nie zdążyłam jeszcze wprowadzić wszystkich liter i na razie tego nie robię. Myślę, że jeśli będziemy dłużej musieli organizować to zdalne uczenie, to będę musiała też wymyślić sposób, jak to zrobić.
I mam tutaj, myślę o takich krótkich filmikach, które będę dzieciom nagrywać, myślę takie 90-sekundowe, wprowadzające do litery, natomiast potem będę wykorzystywać zasoby dostępne w sieci. Teraz bardzo dużo wydawnictw udostępnia za darmo nam swoje propozycje, można korzystać z podręczników interaktywnych, o tym też jeszcze Asia będzie mówiła, także to odkładam na razie na później, natomiast teraz trenujemy to, co już dzieci umieją i na przykład możemy poprosić, żeby dzieci ułożyły na podstawie obejrzanego filmu, który na przykład link podeślamy, czy przeczytanej książki, żeby zrobiło komiks. Starsze dzieci mogą pisać już czy opowiadania, czy kartki w pamiętniku, ale pamiętajmy, żeby nie było tego bardzo dużo, bo z takiej przyjemnej nauki czytania i pisania zrobimy przykry obowiązek. Tu też musimy wyważyć, ile tego, jaką porcję takich zadań dzieciom możemy dać, bo to są już zadania, które wymagają większego skupienia i poświęcenia czasu. Właśnie, jak zadania wybierać, jak je konstruować, żeby dzieci chciały pracować? Znowu wracam do ciekawości i zainteresowania. Jeżeli wymyślimy te zadania, żeby one były ciekawe, to dzieci pójdą za tym jak w dym. Już mam przykłady pracy w tym tygodniu, jak dzieci pracują, kiedy wymyśli im się ciekawe zadanie. Jak na razie udaje mi się pielęgnować ciekawość i zainteresowanie. Pokażę trzy przykłady takich zadań. I tak, jednego dnia poprosiłam dzieci, żeby zbadały liczbę 14. My w klasie też często badamy liczby. Dzieci wykonują różne, według własnych pomysłów, różne pomiary, zadania, wymyślają, zbierają kolekcje materiałów i potem tworzą własnoręcznie kartę pracy. Tutaj dzieci tworzyły kartę pracy na temat liczby 14. Na początku pierwsze zdjęcie, które pokazywało chłopca z takimi książkami, grami, misiami, to było zdjęcie od rodzica, który przysłał mi, żeby pokazać, jak dziecko przygotowuje się do pracy. Zaczęło od zbierania kolekcji. Potem było liczenie, porównywanie, no i na końcu rezultat, stworzenie karty pracy. Myślę, że badać można nie tylko liczby, możemy badać słowa, możemy badać jakieś reguły ortograficzne, możemy na przykład zaproponować dzieciom, że dzisiaj jest dzień trójkątów, szukamy w otoczeniu wszystko, co trójkątne i na końcu stwórz na ten temat swoją własną kartę pracy. Tutaj jeszcze, jeśli nie... Mogą się zdarzyć rodzice, którzy nie mają takiego papieru, tak, papieru do drukarki czy dużych arkuszy papieru. Możemy powiedzieć dzieciom, zróbcie to po prostu w zeszycie. Wykorzystajcie stronę w zeszycie i zróbcie takie zadanie w zeszycie. Jak dzieci jeden raz zrobią taką własnoręczną kartę pracy, będą już wiedziały, jak to się robi i potem pójdzie już na pewno łatwiej. Kolejne zadanie, które zaproponowałam dzieciom w tym tygodniu, to było zadanie otwarte. Takie zadanie problemowe. Ja też bardzo lubię w klasie dzieciom dawać takie problemy i obserwować, jakie są różne drogi dochodzenia do celu, jakie dzieci mają strategie rozwiązywania takich zadań, bo wtedy widzę to dziecięce myślenie, ale również przyzwyczajam dzieci do tego, że jeśli się czegoś nie wie, to nie jest tragedia. Jeśli się czegoś nie wie, to siadam i wymyślam i spróbuję różnymi sposobami zadanie rozwiązać. I tutaj dałam dzieciom taki problem. Słuchaj, masz urodziny i chcesz zaprosić gości, chcesz zaprosić kolegów i koleżanki do domu i poczęstować je własnoręcznie upieczonymi muffinkami. Ile musisz upiec muffinek? I były jeszcze pytania dodatkowe, od czego to zależy, ile potrzeba muffinek? Było pytanie, czy lepiej przygotować parzystą liczbę muffinek, czy nieparzystą? I jeszcze było pytanie, jeśli masz, że blaszki do pieczenia muffinek mają 12 wolnych miejsc, jak zorganizujesz sobie pieczenie w zależności od tego, ile przewidujesz muffinek? I słuchajcie, naprawdę każde dziecko zrobiło to na swój sposób.
Tutaj macie przykłady kart pracy stworzone przez moje pierwszaki. Każde najpierw widziała właśnie wypracowane listy gości, widziałam rozpisane albo rysunki, albo nawet dziewczynka po prostu rozkładała foremki do babeczek na stole po dwie i liczyła te foremki i sprawdzała, ile będzie potrzebnych mafinek, jeśli da swoim gościom po dwie mafinki. Jedno dziecko było bardzo hojne i przyznało wszystkim po 5 mafinek i miało tam bardzo nawet dwucyfrowe liczby i poradziło sobie z obliczaniem, bo po prostu było mu to liczenie potrzebne akurat do zrobienia tego zadania. Ale były również dwie dziewczynki, które rozpoczęły przygotowanie do tego zadania pieczeniem mafinek. I rodzice pomogli dzieciom w zrobieniu tego zadania, czyli najpierw było pieczenie mafinek, a potem dopiero było zadanie matematyczne samodzielnie opracowywane. I jeszcze jedno zadanie. Słuchajcie, postanowiłam wrzucić moje dzieci na głęboką wodę i zaproponowałam im samodzielny projekt. Do tej pory pierwsze samodzielne projekty robiłam z drugoklasistami. Natomiast pomyślałam sobie, że to jest wspaniała sytuacja na to, żeby pokazać dzieciom, że ono może samodzielnie pójść za własnym zainteresowaniem. Dzieci dostały za zadanie najpierw zaplanować sobie swój projekt, czyli, i tam były pytania pomocnicze w zadaniu, czyli pomyśl, jaki ma być temat twojego projektu, pomyśl, co będzie ci potrzebne do wykonania tego projektu i pomyśl, w jaki sposób ty będziesz gromadził informacje na temat swojego projektu i jak potem zaprezentujesz ten projekt w klasie, kiedy już wrócimy do klasy. Dzieci mają na to czas tyle, ile będą chciały, bo rodzice właśnie się pytali, czy wyznaczam jakiś czas. Nie. Tyle, ile dziecko będzie chciało. Dzieci planują, pracują w bardzo różnym rytmie i o to właśnie chodzi. To chodzi o to, żeby każdy indywidualnie, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Widziałam plany projektów. Tutaj macie Państwo dwa przykłady. Jeden to jest plan projektu o balecie i nawet w tym projekcie dziewczynka przewidziała, co jej będzie potrzebne. Będzie jej potrzebna pani, tutaj jest nazwisko, pani, która uczy tą dziewczynkę baletu, tak? Jest projekt o ocelocie, tutaj po prawej stronie. Ocelot, bardzo ciekawe zwierzę, prawda? Wiem, że jest projekt o traktorach, o psach, o kotach, jest nawet projekt o człowieku, także bardzo różne zainteresowania mają dzieci i wiem, że już te projekty się toczą, jestem bardzo ciekawa, jakie będą ich rezultaty. Spróbujcie właśnie dać dzieciom takie zadanie, które na pozór wydaje się trudne i sprawdźcie, jak one sobie z tym poradzą. Asiu, proszę teraz Ciebie o... No właśnie, ja jeszcze tylko chciałam tutaj powiedzieć dwa słowa, bo śledzę czat i próbuję odpowiadać na Państwa pytania. Pojawiła się informacja o tym, że dzieci tęsknią za rówieśnikami. Drodzy Państwo, my wszyscy to wiemy, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zmienić, póki co musimy no, swoim spokojem i swoją no, jakąś taką perswazją przekonywać nawet dzieci, wystarczy nawet od czasu do czasu nagrać jakiś krótki filmik swoim telefonem i wysłać im z pozdrowieniami, one się będą bardzo cieszyły. Ja wiem, że one za nami tęsknią, my też za nimi tęsknimy, ale nie jesteśmy w stanie tego zmienić na chwilę obecną, musimy to zaakceptować, możemy im ten czas oczekiwania na szkołę umilić właśnie takimi drobnymi gestami, czy to połączyć się, jeżeli, ja wiem, że na Messengerze na przykład jak są grupy, przepraszam, czaty, to jest możliwość grupowego połączenia wideo, bo na przykład na WhatsAppie nie ma takiej możliwości, więc wtedy wiem, że czasem nauczyciele z tego korzystają i łączą się i ten, kto może, odbiera, warto się umówić na jakąś godzinę, tak żeby jak najwięcej dzieci mogło z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o przesyłanie prac, to wszystko zależy od tego, jak Państwo się umówicie, jeżeli to będzie mail. Owszem, w takiej normalnej pracy też mamy takich rodziców, którzy albo nie przychodzą na zebrania, albo nie komunikują się z nami w żaden sposób lub robią to rzadko i tu też tacy będą, ale nie zakładajmy jakby też złej woli rodzica, próbujmy go przekonywać, próbujmy z nim rozmawiać, próbujmy pokazać mu wartość tego kontaktu, no chociażby z nami. Ja myślę, że jeżeli chcemy, to naprawdę można, tylko po prostu trzeba znaleźć sposobu. Jeżeli nie wiemy, warto zapytać nawet rodzica. Być może oni mają jakiś pomysł na to, jak moglibyśmy tym dzieciakom ten czas, no umilić ten czas po prostu takiej rozłąki.
Ja tutaj wrzuciłam dwa takie przykładowe, że tak powiem, slajdy, przykładowe zestawy, jakie możecie Państwo na przykład zaproponować swoim rodzicom i dzieciom, bo nie ukrywam, że tutaj rodzic no, jest bardzo potrzebny i jest obecny w tym procesie. Wysyłając to na przykład mailem, wysyłając to na przykład librusem, ale uwaga, nie mnóżmy kanałów komunikacji. Jeżeli umawiamy się z rodzicem na Librusa i Messengera, ja to powiem jak ja to rozwiązałam. Ja prowadzę bloga, więc jakby te zadania dla dzieci wrzucam na bloga, ale informuję Librusem, że takie zadanie zostało wrzucone, przepraszam, chociaż mówię, teraz już rodzice zaglądają bardzo często, bo wiedzą, że tam to będzie. Więc jeżeli oni się wdrożą też w to, że na Librusie, czy na przykład na mailu będą informacje o zadaniach, to oni będą do nich zaglądać. I teraz myśląc, jak planowałam ten cały proces zdalny, to myślałam sobie, że nie mogą to być jakieś takie oderwane zadania nie wiadomo po co, po to tylko, żeby zająć dziecko, one muszą się skupiać wokół jakiegoś tematu. Tak jak my pracujemy w klasie, że na przykład mamy jakieś bloki tematyczne, pracujemy przez 2-3 dni nad jednym tematem i to też tak może wyglądać, drodzy Państwo. Możemy na przykład zastanowić się, no nie wiem, weźmy teraz taki wiosenny temat, bociany. Zastanówmy się, czy możemy na przykład wysłać im jakiś film. Tu polecam Krainę Tysiąca Bocianów, czy tak Krystyna Czubówna na YouTube, to jest tak piękny film, że na pewno każde dziecko razem z rodzicem chętnie to obejrzy. Można na przykład podesłać jakieś informacje, można poprosić, żeby dziecko zrobiło jakiś plakat z informacjami z tego, co obejrzało, czy wykonać bociana, tutaj już jakaś praca plastyczna, prawda? Także tych zadań powinno być na tyle, żeby każdy rodzic, jeszcze raz powtarzam, że jego przypadek jest bardzo ważna, każdy rodzic będzie mógł to dostosować do swoich warunków. Jeżeli jest jeden komputer w domu, a trójka dzieci i tata pracujący zdalnie albo mama, no to naprawdę musimy też o tym pamiętać i warto też o rodzicom powiedzieć, że jeżeli wysyłam zasób interaktywny, to nie jest powiedziane, że on musi to zrobić teraz, niech to zrobi w dogodnym dla nich czasie, niech sobie zrobią grafik, niech ustalą, kiedy kto może korzystać z komputera i wtedy będą z tego korzystali. Jeżeli wyślemy więcej tych zadań, możemy im powiedzieć, drodzy Państwo, wybierzcie 4 aktywności, niech w tym będzie jakaś aktywność matematyczna, niech będzie jakaś polonistyczna, prawda, i plastyczna, tudzież na przykład jakieś zadanie interaktywne i tu też w to można włączyć podręcznik. Pamiętajmy, żeby póki co na razie, jeżeli to nie jest uregulowane rozporządzeniem, nie mamy obowiązku wprowadzania nowych rzeczy, nowych treści, więc wybierajmy taki materiał, który tak jak Wiesia powiedziała, będzie utrwaleniem tego, co już umiemy. No, teksty w podręcznikach oczywiście możemy wykorzystywać zawsze, do takiego tekstu przecież możemy na przykład stworzyć jakieś zadanie interaktywne, które będzie sprawdzało w jakiś sposób, to znaczy dziecko sobie sprawdzi, bo my nie jesteśmy w stanie, ani nawet nie jesteśmy zobligowani tego po prostu oceniać. Tutaj jest drugi zestaw, bardzo podobny do tematu wiosna i tutaj też właśnie, że można wykorzystać ten podręcznik, można wykorzystać karty pracy, wybrać z tych kart pracy jakieś ćwiczenia, ale nie zadawać zadań typu, nie wysyłać informacji, przeczytaj tekst i zrób zadania od strony do strony, bo dziecko nie będzie też, myślę, widziało jakiejś takiej celowości, bo ani pani w to nie zajrzy, prawda? Przepraszam, że to powiem, ale dla mnie to troszeczkę taka psychologia. Warto zadbać o to, żeby te zadania w domu były różnorodne, ale cały czas pamiętając, w jakich warunkach pracują, przebywają nasze dzieci i jakie mają możliwość organizowania tej przestrzeni edukacyjnej. To jest bardzo, bardzo istotne. No i pojawiło się tutaj bardzo dużo propozycji takich zadań, o których mówiłam, nazwałam je mianem offline'owych, czyli takich bez użycia komputera. Myślę, że czas, aby pokazać troszeczkę rzeczy, które możecie wykorzystać w pracy online'owej, czyli proponując dzieciakom strony, czy ćwiczenia, czy zadania interaktywne oparte właśnie na sieci.
Więc przechodzę tutaj powolutku do omówienia kilku, które wybrałam, ale zanim jeszcze to uczynię, to bardzo bym zachęcała do tego, aby pamiętać o prawach autorskich, ponieważ wiem, że nauczyciele gromadzą swoje materiały bądź czyjeś materiały znalezione w sieci, na przykład na blogach, jeżeli prowadzą, nie mówię, że tu trzeba zakładać bloga i go prowadzić, ale mówię tu jakby do tych nauczycieli, którzy prowadzą, czy też na przykład Padlet, o którym ostatnio na webinarze opowiadał Krzysztof Jaworski i Jacek Ścibor, który jest miejscem, w którym można zebrać kilka takich aktywności dotyczących jednego tematu. Tu taka moja prośba o to, aby pamiętać o prawach autorskich, umieszczanie kart pracy na przykład na Padlecie czy na blogu jest rozpowszechnianiem i my tego robić nie możemy, chyba że to jest karta pracy stworzona tylko przez nas i my jakby zwalniamy to z tego prawa, bądź na przykład opatrujemy to jakąś taką licencją, gdzie pozwalamy rozpowszechniać, ale na przykład prosimy o to, żeby podać autora tej karty. Na stronie Creative Commons Polska możecie poczytać więcej o prawach autorskich i ja naprawdę zachęcam, ale jeszcze też zapomniałam, bo jak rozmawiałyśmy z Wiesią o tych zasobach, które się pojawiały przed chwilą, czyli tych wszystkich pomysłach, są dwie strony w sieci, które szczególnie polecamy. Pierwsza to zamiastkserówki.edu.pl, gdzie jest bardzo dużo pomysłów na taką szkołę trochę inaczej, bez podręcznika, bez kart pracy, bez kserówek, tak żeby właśnie zająć dziecko w inny troszeczkę sposób niż tylko wypełnianie kart pracy. I także polecamy również kostki na matmie, gdzie znajdziecie bardzo dużo gier matematycznych. Jak zrobicie z rodzicami, pokażecie rodzicom, jak zrobić kostkę do gry z rolki po papierze toaletowym, to naprawdę to będzie mogło być wykorzystane przez długi czas i będą dzieciaki się świetnie bawiły i doskonaliły chociażby rachunek pamięciowy. Wiesia Mitulska na swoim profilu na Facebooku publikuje bardzo dużo ciekawych wpisów. Polecam naprawdę obserwować Wiesi kanał, Wiesi profil i czytać to, co ona pisze, bo ona pisze bardzo dużo mądrych rzeczy i tam jest bardzo dużo wskazówek do tego, jak z tymi dzieciakami pracować, na co zwrócić uwagę, jakie pomysły. Ja też zapraszam na swojego bloga, już wrzucam tutaj link, żebyście mogli sobie zerknąć, tam też zebrałam z tego czasu bardzo dużo, tam publikowałam pomysłów i kostki z rolki, tak, może ja tutaj wrócę, gdzie tu Wiesia miała tę kostkę z rolki. Już, o mam, dobra, mam ten slajd, zobaczcie, tutaj jest zrobiona kostka z rolki, tniemy kostkę na, przepraszam, rolkę na dwie takie równej szerokości części, składamy na pół, jeszcze raz na pół i już jak rozłożymy, to mamy taki czworobok i później drugą część tak samo wkładamy jedno w drugie i powstaje nam kostka, na nich można narysować albo liczby, albo kropeczki, albo też ponaklejać obrazki. I to będzie świetny, świetny pomysł. Drodzy Państwo, korzystajmy z e-zasobów, które są w sieci. I do tego też zachęcam, bo jest cała masa ciekawych, wartościowych materiałów, zarówno na YouTube, to taki trochę zniesławiony chyba kanał przez wykorzystanie młodych w innych celach niż edukacyjny, ale uwierzcie mi, jak dobrze poszukamy, tam jest bardzo dużo ciekawych filmów. National Geographic, BBC Earth, czy też właśnie chociażby ten film, o których mówiłam przed chwilą, o bocianach, już mówię, nawet mogę Wam wrzucić link, Kraina Tysiąca Bocianów, jest bardzo dużo filmów nagrywanych przez leśników, przez miłośników przyrody, można ten las, którego dzieciaki nie oglądają na co dzień, można go trochę zastąpić. Ja wiem, że to w 100% nie jest zastępowalne, ale w chwili obecnej, kiedy naprawdę nie mamy możliwości wyjścia, będzie to jakąś tam namiastką i okazją do tego, żeby z dzieciakami porozmawiać o tej przyrodzie. Na stronie Ninateka, i tu już wejdę, udostępnię swój pulpit, ponieważ chciałam pokazać też kilka rzeczy,
Proszę chwilkę poczekać, bo to dosłownie trwa sekundkę. Chciałabym Państwu pokazać cudowne zasoby na stronie Ninateka. Troszeczkę, o, chyba już teraz będzie widać mój pulpit. Idę właśnie, o, jestem na stronie Ninateka. Ninateka.pl, tak wygląda link do tej strony. Znajdziemy tutaj bardzo dużo filmów polskich, teatrów, słuchowisk, muzyki, sztuki, publicystyki, ale nas będą interesowały te zasoby dla dzieci. Jak je znaleźć? Na szarym pasku mamy takie zakładki i musimy wybrać sobie zakładkę katalog. Po przejściu do katalogu pokazuje nam się liczba zasobów. 7600 zasobów to jest cała masa ciekawych rzeczy. Niektóre są niestety płatne, ale my na szczęście te, o które nam chodzi, są bezpłatne, więc już pokazuję, jak można je przefiltrować, żeby dotrzeć do tych zasobów dziecięcych. No więc wybieramy sobie audio i wideo, w zasadzie zostawiamy tak, jak w drugim okienku wybieramy zasoby bezpłatne i w trzecim okienku, i to już nam się filtruje, w trzecim okienku wybieramy opcję bajka i czekamy, aż nam się to pięknie przefiltruje. I rok produkcji, zobaczcie, mamy nawet od 1927 roku do chwili obecnej produkcje, które się pojawiły i zostały wrzucone do zasobów Ninateki. Mamy tutaj na początku trochę bajek, jest też Miś Uszatek. Kilka historii Misia Uszatka na pewno da się wykorzystać podczas takich lekcji zdalnych, bo tam jest poruszanych bardzo dużo ciekawych tematów. Zresztą ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy chodziłam do szkoły, pamiętam przygody Misia Uszatka i swego czasu też z moimi dzieciakami czytałam. Ale uwaga, uwaga, jak zjedziemy troszeczkę niżej, to zaczynają nam się pojawiać znane twarze, a mianowicie aktorzy, którzy czytają bajki. I oni to czytają naprawdę w tak wspaniały sposób, tak ciepły, tak przystępny. I jest tu troszeczkę tych bajek. Jak zjedziemy sobie niżej, możemy wybrać następną stronę i tych bajek wtedy pojawi się coraz więcej. Zobaczcie, jest tutaj Anna Seniuk i Wiktor Zborowski i Bożena Dykiel. No naprawdę bardzo dużo i pan Sztur, także no naprawdę świetne przede wszystkim dykcyjnie osoby czytające, więc myślę, że warto sobie przesłuchać, wybrać jakąś bajkę, a nawet jeżeli nie, to wysłać po prostu dzieciakom z pozdrowieniami takimi szczególnymi od waszej pani na dobranoc bajka. Chociaż ja wymyśliłam też swój sposób na usypianie dzieciaków moich w klasie, nagrywam im fragmenty książek i wysyłam im mailem, nie umieszczam tego na blogu, bo to wtedy też byłoby rozpowszechnianie, ale wysyłam mailem to nagranie, bądź na przykład można Messengerem albo WhatsAppem i dziecko przed snem z tego telefonu może sobie odsłuchać głosu swojej pani. Ja myślę, że to będzie też takie dla niego przyjazne i ciekawe i on wtedy tę namiastkę swojej pani będzie miał po prostu przy sobie. Jeżeli chodzi o kolejne materiały i e-zasoby, to kolejnym miejscem, gdzie znajdziemy ciekawe i uwaga, na darmowej licencji, czyli takie, które możemy wykorzystać w prezentacjach, możemy je umieścić na stronie, możemy wykorzystać na przykład do modyfikowania tych zdjęć, czyli dodawania jakichś chmurek wyrazowych, jeżeli chcemy to zrobić, to jest miejsce, które się nazywa pixabay.com i tam znajdziecie Państwo tysiące, nie chcę powiedzieć miliony, jest miliony, przeszło milion zdjęć. Niestety jedyną przeszkodą może być to, że jest to w języku angielskim i tak wyszukujemy. Ale drodzy Państwo, jeżeli korzystacie z Gmaila, ja już to pokażę, jeżeli korzystacie z Gmaila,
Czyli macie konto mailowe. Często nauczyciele, którzy mają smartfony, mają takie konta gmailowe i z niego korzystają. Jeżeli się zalogujecie w przeglądarce swoim kontem gmailowym, to tutaj w górnym rogu jest taki 9 kropeczek. Jak je rozwiniemy, to tutaj, drodzy Państwo, jest tłumacz. I ten tłumacz przetłumaczy nam każde słowo, które sobie zapragniemy. No na przykład, nie wiem, chcielibyśmy las deszczowy. Las deszczowy. Mamy the rainforest. Wystarczy sobie teraz, proszę Państwa, skopiować. Proszę bardzo, kopiuję to tłumaczenie. Nawet nie muszę przepisywać, tylko wystarczy, że skopiuję. Idę teraz do strony Pixabay, czyli tam, gdzie wyszukam zdjęcia na ten temat, wklejam to sobie, wkleić można skrótem klawiaturowym Ctrl V bądź prawym przyciskiem myszy i kliknąć wklej, wyszukujemy i teraz zobaczcie, zdjęć dotyczących lasów deszczowych i cała masa. Zobaczcie, ile można wokół tego stworzyć aktywności. Dzieciaki mogą na przykład tworzyć zdania, opisywać, wymyślać historię, można z tego zrobić piękną prezentację i wysłać im tę prezentację, więc jakby no jest cała masa możliwości i to naprawdę jest na wolnej licencji, czyli możecie to z tego naprawdę korzystać jakby no, w dowolnym użytku, prawda? Tak więc to, jeżeli chodzi o zasoby, e-zasoby medialne, multimedialne, to jeszcze raz powtarzam, polecam YouTube, polecam Minatekę, tutaj znajdziecie bajki. Oczywiście też Polskie Radio udostępniło teraz audycje radiowe, więc też warto tam zajrzeć, bo można znaleźć wiele ciekawych audycji radiowych na różne tematy i dzieciaki mogą z tego korzystać, to znaczy podesłać im link, czy librusem, czy mailem do odsłuchania. Czy też właśnie Pixabay, na którym, czyli to jest to repozytorium zdjęć na wolnej licencji, do wolnego użytku, do wykorzystania w różnych sytuacjach edukacyjnych. Oczywiście to się Wam później też przyda w klasie. Teraz pokażę, bo to taka osobna troszeczkę jakby działka zadań, sort zadań, czy tam też może nie zadań, a e-zasobów, to są zadania interaktywne. Jedną z popularniejszych stron, które nauczyciele wiem, że polecają dzieciakom do ćwiczenia, na przykład umiejętności liczenia tabliczki, mnożenia, dodawania, odejmowania, czy też nawet, tak jak tutaj widzicie, kierunków, położenia, są też zadania z treścią. Jest portal madzo.pl, tam trochę wdziera się reklam i oni pytają, że jeżeli nie chcesz reklam, to możesz zapłacić, ale oczywiście można znieść te reklamy i przetrwać je. I dzieciaki, jak się im powie, to one wiedzą, ach, to reklama, dobra, zaraz będziemy mogli grać dalej. Jest to tutaj fajnie podzielone na klasy, zobaczcie, klasy od zerówki aż do klasy ósmej, więc możecie też nawet podrzucić to swoim starszym dzieciakom albo nauczycielom z klas 4-8. No, głównie tutaj mamy na myśli matematykę. Ja też bardzo lubię, jeżeli chodzi o zadania matematyczne, stronę, jedną też ulubionych moje dzieci, jest to strona o nazwie digipuzzle.net, digipuzzle.net. Zaraz Anita pewnie wrzuci Wam link do tej strony, a ja Wam pokażę, jak po tej stronie się poruszać, żeby znaleźć to, o co nam chodzi. Jak wejdziemy na tę główną stronę, ona jest anglojęzyczna, ale uwierzcie mi, naprawdę nie trzeba znać języka angielskiego, żeby móc się na niej poruszać. Jak już widzimy, jest tutaj troszeczkę tych gier interaktywnych, ale jak znaleźć na przykład te do matematyki? Ktoś, kto uczy języka angielskiego, to też będzie mógł z tej strony skorzystać, bo dużo gier językowych jest właśnie, wszystkie właściwie są w języku angielskim i dużo można wykorzystać właśnie w edukacji językowej. No więc jak się poruszać? Wybieramy tę zakładkę Education i teraz uwaga, mamy tak,
Multiplication to jest mnożenie, tabliczka mnożenia. Później mamy alfabet, ale to dotyczy alfabetu angielskiego. Clock to jest zegar, ale też niejednokrotnie te zadania wymagają jednak znajomości angielskiego, więc ja najczęściej korzystam z tej strony w momencie, kiedy chcę wyćwiczyć tabliczkę mnożenia z dzieciakami, dodawanie w zakresie 10 bądź dodawanie w zakresie 20. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda na przykład w zakresie 20. Klikamy to stwierdzenie math, czyli matematyka, do 20. No i teraz uwaga, przesunę tylko tutaj okienko czatu, żeby mi nie przeszkadzało. I teraz zobaczcie, mamy różnego rodzaju zadania, puzzle, czy jakieś dobieranki, czy ubieranki, prawda, wyścigi i tak dalej. Słuchajcie, dzieciaki uwielbiają. Tu mamy zakodowane obrazki. Na przykład, żeby nam się pojawił obrazek, musimy najpierw policzyć, a potem wybrać kolor przy odpowiednim wyniku i to pole zamalować. To czasem nazywana taka zapchaj dziura, ale wiecie co, to jest też tak, że jak dziecko ma się uczyć na przykład tabliczki mnożenia, że tak powiem w słupkach, łatwiej przyjdzie to poprzez zabawę i ćwiczenie, aniżeli właśnie na przykład no gdzieś tam wyliczanie tego, czy słuchowe na przykład opanowywanie. Dużo naszych dzieci jest wzrokowcami, więc na przykład częściej się opatrzą z działaniem i z wynikiem, niż na przykład zapamiętając tylko słuchowo. Więc jeszcze raz tylko pokażę, wchodzimy oczywiście, oj, muszę tutaj cofnąć, wchodzimy w stronę główną, wybieramy najpierw to pole education, a potem wybieramy albo multiplication, czyli mnożenie, albo dodawanie w zakresie 10 lub 20. Kolejną platformą, którą miałam pokazać, i tutaj mam mały zgrzyt, ponieważ od kilku dni ta platforma trochę ledwo zipie, można tak powiedzieć, ponieważ ruch sieciowy, jaki powstał na stronach, jest tak duży, że serwery po prostu nie wytrzymują, drodzy Państwo. To, że na przykład czasem nam rwie połączenie, to, że nie możemy wejść na jakąś stronę, to wszystko jest spowodowane tym, że wszyscy teraz po prostu korzystają ze stron internetowych, bo siedzą w domu. Więc nie denerwujcie się, proszę, jeżeli coś przestaje działać. Osoby, które prowadzą stronę daną, naprawdę im zależy na tym, żeby ta strona działała. I tak jest z platformą Learning Apps. To jest moja ulubiona platforma i ja bardzo ubolewam, że ona nie działa, ponieważ, znaczy nie działa, jak widzicie, jestem na stronie i w zasadzie nawet możecie też z tej strony spróbować skorzystać, zachęcam do śledzenia w kolejnych dniach, bo ja wiem, że tam autorzy tej strony pracują nad tym, żeby te serwery postawić i żeby to działało, bo tutaj znajdziecie całą masę gotowych zadań interaktywnych i teraz ja Wam tylko pokażę, co tutaj jest, ale żebyście też wiedzieli, jeżeli ktoś nie zna Learning Appsów, to warto być cierpliwym i też poczekać, one na pewno będą działały na dniach, ale chciałam Wam pokazać, że tu jest, to jest tak duże repozytorium zadań, które warto wykorzystać, podrzucając jakieś tematyczne zadania, na przykład z ortografii, czy wiosenne, czy o bocianach, bo tutaj jest tego bardzo dużo. Pokażę Wam na przykładzie języka polskiego. Mamy język polski, klikamy, tylko że te zadania w tym momencie są dla wszystkich poziomów, ale tu u góry jest taka beleczka, którą możemy przesunąć. Jak przesuniemy tę belkę w lewą stronę, to wtedy mamy tylko zadania z edukacji wczesnoszkolnej. I te zadania warto poprzeglądać. No ja dzisiaj je próbowałam otworzyć, one ciągle się gdzieś tam no, kręcą i kręcą i nie chcą się otworzyć, ale nie zrażajcie się i nie zapominajcie o tej platformie, bo ona w końcu kiedyś ruszy i będzie dla Was użyteczna. Naprawdę warto stąd skorzystać z tych zasobów, jak już tylko będą. Ja często podsyłam dzieciakom, czy to na blogu, czy właśnie przez maila można wysłać link do takiego zadania. Zobaczcie, jak wejdziecie w to zadanie, to jak się zjedzie niżej, to tutaj na dole są linki. Tu jest link, który można, wystarczy skopiować ten link, prawda? I o, teraz tak jak na przykład ja to zrobiłam, ja go skopiuję i wrzucę Wam tu na czacie i wy klikając ten link możecie wejść w to samo zadanie. Niestety ono Wam się nie odpali, no bo mówię, Learning Apps chwilowo leży,
ale ono się na pewno podniesie. Ja wierzę i daję czas na podniesienie się tej platformy, bo ona naprawdę jest ciekawa. Nie trzeba się logować, można korzystać z zasobów, wyszukując je tutaj w przeglądarce. Niestety na razie też to nie działa, ale będzie działało. I wykorzystywać te zadania, które są. Jak ktoś będzie miał ochotę, to nawet może się pokusić o stworzenie własnych, ale naprawdę nie ma potrzeby, bo tych zadań jest tu bardzo, bardzo dużo. Ale mam małą gratkę, trochę tutaj zdywersyfikuję nasze działania i dorzuciłam coś, o czym jeszcze nie mówiłyśmy, ale to dosłownie rzutem na taśmę, już wrzucam link do platformy, która w tym momencie nam działa. I teraz uwaga, drodzy Państwo, jest to platforma WordWall i co jest najważniejsze, że na tej platformie też nie musicie się logować w ogóle. Możecie korzystać z zadań interaktywnych bez zakładania konta. I to jest mega ważne, bo to mnożenie naszych kont czasem przysparza nas o ból głowy, tu się muszę logować, tam się muszę logować, tu hasło, tam hasło, a tutaj po prostu wystarczy znać link do strony i teraz uwaga, uwaga, pokażę Wam, jak wyszukać zadanie i to są zadania w formie gier. Tutaj, gdzie jest taka lupka, wystarczy kliknąć, przy tej lupce jest napisane społeczność. Na przykład wpisujemy sobie dodawanie 1-3. Dodawanie 1-3. Czekamy chwilkę i pokazują nam się zadania, z których już od razu możemy skorzystać. Na przykład mamy tutaj koło fortuny, prawda? Czy jakieś dodawanie na listkach, proszę bardzo, to może to otwórzmy sobie, bo dosyć ładnie wygląda. Czekam, aż się załaduje, mam nadzieję, że się załaduje, jest, dobra, dodawanie, seria pytań wielokrotnego wyboru, wybierz poprawną odpowiedź, aby kontynuować, rozpoczynam, jest tutaj dźwięk, mam nadzieję, że Wam bardzo nie przeszkadza, czekam, 11 dodać 8, no i dziecko liczy i wybiera, 19, od razu ma informację o tym, czy odpowiedź jest prawidłowa. Wiecie co, tu jest jeszcze coś takiego fajnego, co uwaga, po prawej stronie może zmienić wygląd naszego zadania, to znaczy działania będą te same, ale będzie jakby trochę inna forma zadania, na przykład wybierzmy sobie znajdź parę, czekam aż to się zmieni, widzicie, to wszystko bez logowania, ja nie jestem w ogóle tutaj zalogowana, klikam rozpocznij, pojawia mi się tu za chwilę działanie. Ciach, 11 dodać 2. Liczymy, to jest 13. I wybieram prawidłowy wynik. Spróbuję wybrać ten niedobry. OK, pokazuje mi, że nie. I teraz przeleciało mi znowu to zadanie, ale być może wróci potem. 11 dodać 3, natomiast to 14. I ta karta znika, czyli to działanie 11 dodać 2 wróci po to, żeby ta karta z 13 też zniknęła. Naprawdę świetna rzecz. I jeszcze jak udostępnić to dzieciakom? Już mówię, jeżeli znajdziemy dla siebie ciekawe zadanie, to uwaga, klikamy tutaj udostępnij i teraz wybieramy tę opcję pobierz łącze. Jak klikniemy pobierz łącze, to tu mamy link, kopiujemy go i ja Wam go teraz tutaj wrzucam, moi drodzy, na czacie. Zobaczcie, że to działa. I tak samo możecie podesłać na przykład Librusem, czy mailem, czy też jakimkolwiek komunikatorem, który wykorzystujecie dzieciakom do poćwiczenia, czy dodawania, czy tabliczki mnożenia. Tutaj jest tego dużo, tworzą to inni nauczyciele i oni się też z tym, oni się tym dzielą, więc jest to społeczność dzieląca się i bardzo się cieszę z tego, że nauczyciele w końcu zaczęli dzielić się swoimi zasobami, bo właśnie chyba o to nam chodzi, żebyśmy mogli sobie pomagać nawzajem. Tak więc polecam wordwall.net i jeszcze tam jest /pl. Wrzucę jeszcze raz link, żebyście mogli sobie go zapisać. Hop, i tutaj wrzucam, proszę bardzo, jest, dobra. I uwaga, ostatni, ja tylko pozamykam sobie zakładki, bo strasznie mi to obciąża łącze i nie chciałabym, żeby mi tutaj tak strasznie spowalniało mój przekaz.
Ostatnie dwie strony, które chciałabym Wam polecić z e-zasobami, to e-podręczniki, które zapewne znacie. I uwaga, tam naprawdę można znaleźć kilka fajnych, kilkanaście fajnych, ciekawych e-lekcji, które można podesłać dzieciakom. Więc wchodząc na e-podręczniki, wybieramy edukację wczesnoszkolną. Mamy tutaj podział na klasy, mamy podział na pory roku i nie będę tego uruchamiała, ponieważ to też dosyć wolno chodzi, więc trzeba najpierw, uwaga, przetestować, czy to w naszych warunkach działa i czy będzie działało też u rodziców, na ich, znaczy u dzieciaków na komputerach ich, czy też komputerach rodziców. Jeżeli będzie taki przypadek, że to będzie słabo działało, tak jak ja na przykład zrezygnowałam chwilowo z dzieciakami z Learning Appsów, powiedziałam, na razie zamykamy, nie korzystamy, tak samo można tutaj, no mówię, trzeba to po prostu przetestować. Wiem, że czasem bywa tak, że to się po prostu słabo odpala, ale no, drodzy Państwo, wszyscy siedzimy w sieci, nie dziwmy się temu. Ale jest jedna platforma, która ma podobny system prezentowania treści jak w e-podręcznikach, czyli ujmuje taki temat kompleksowo, czyli przedstawia jakiś problem, jest jakiś tekst bądź filmik do obejrzenia, a potem do tego są zadania interaktywne, to możemy nazywać e-lekcjami. Jest portal, który się nazywa eKreda. eKreda. eKreda to jest kolejny portal, który nie wymaga zakładania konta, pod warunkiem, że nie chcemy tworzyć swoich treści. Ja mówię tutaj na razie o tym, co mamy, czyli nie mówimy o zakładaniu kont i tworzeniu swoich zasobów, tylko mówię o tym, co jest gotowe, z czego można skorzystać. No i ostatnio rozmawiałam z szefem tej firmy, on mówił, że tak, bez problemu, ja tu jestem zalogowana, ale drodzy Państwo, wypróbujcie to, nie musicie się na to logować, żeby skorzystać z zasobów. I teraz uwaga, jak wejdziecie na stronę, tutaj jest napisane eKreda, w adresie jest mi instruktor, żeby to Was też nie myliło, ale to jest jedno i to samo, wchodzimy w repozytorium. Jak wejdziecie w repozytorium, to zobaczcie, tych e-lekcji jest 755, to już jest duży zasób. Uwaga, do klas 1-3 mamy 213 e-zasobów. Jest to podzielone na edukację wczesnoszkolną, angielski, niemiecki i jeszcze kształcenie informatyczne. Jak wejdziemy w edukację wczesnoszkolną, no wchodzimy, okej, to mamy podzielone to na edukację matematyczną, polonistyczną, przyrodniczą i tak dalej, i tak dalej. I możemy sobie tutaj wybrać różne lekcje, więc na przykład ostatnio przeglądałam lekcję o Mikołaju Koperniku. Ja szybciutko tylko wejdę, już chcę przyspieszyć, bo mamy jeszcze pewnie pytania, na które chcemy odpowiedzieć i jeszcze jakby dopiąć całą tą naszą dzisiejszą mowę, ale dosłownie w dwóch jakby krokach chcę pokazać, jak to wygląda. I zobaczcie, jak ja otwieram ten e-zasób, to tutaj pojawia się u góry link. Wystarczy, że ja zaznaczę ten adres, proszę bardzo, Ctrl-C, i ja Wam go teraz wrzucam na czacie i możecie go sobie odpalić tak samo jak ja. Tutaj jest aż 17 stron w tej lekcji z różnorodnymi zadaniami, łącznie z jakimś tekstem o Mikołaju Koperniku, łącznie z poznawaniem, na przykład, zobaczcie, narzędzi, które Mikołaj Kopernik używał, i tutaj trzeba po prostu to przeciągać w odpowiednie miejsca, a potem można to sprawdzać, czy dobra jest odpowiedź, czy też na przykład test wielokrotnego wyboru, czy układanie zdań, czy na przykład zaznaczanie prawda-fałsz. Słuchajcie, to są genialne rzeczy, naprawdę, polecam z całym sercem, bo ja z tego też korzystam. Tutaj też tworzę swoje materiały, ale też korzystam z tych, które są. Są opracowania lektur, są też zadania matematyczne, czy też ortograficzne, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. No dobra, to ja już kończę teraz udostępnianie ekranu i wracam tutaj do Państwa, stop sharing, ok. I wracamy do naszej prezentacji, bo jeszcze mamy tylko dosłownie kilka słów gwoli domknięcia tego, co dzisiaj się już pojawiło. No i będzie czas na pytania. Ja tu już dostałam na Messengerze pytania, na które będziemy chciały, to znaczy na które spróbujemy odpowiedzieć, ale tak gwoli krótkiego podsumowania i jeszcze dopięcia tego w całość. Znowu wracamy do rodziców. Chciałabym tylko, żebyśmy jeszcze podsumowali to, co przed chwilą Asia mówiła. Asia pokazała bardzo dużo ciekawych narzędzi
i widziałam te komentarze z boku, że znowu przyczyniamy się do tego, żeby dzieci siedziały przed ekranami. To nie o to nam chodziło, chodziło nam o to, żebyście właśnie miały wybór. I jeśli używacie takich narzędzi, to nie używajcie ich też w nadmiarze. Pomyślcie, wracamy do tych pytań na początku. Jaki jest mój cel? Po co ja chcę tego narzędzia użyć, tak? Wyważcie to, żeby takich zadań nie było dużo, żeby raczej przeważały zadania offline'owe. Nie chcemy znowu, żeby... I znowu rodzice. Ponieważ rodzice dysponują sprzętem, jakim dysponują. Nie każdy ma dwa, trzy komputery. Przeważnie mają jeden, a może niektórzy nie mają nawet wcale, albo nie mogą dziecku udostępnić, bo pracują. W związku z tym nie trzeba koniecznie za każdym razem dodawać jakiegoś zadania takiego interaktywnego. Ale jeśli Wam to jest potrzebne do lekcji, oczywiście tak. Chciałam tutaj jeszcze przypomnieć albo powiedzieć o tym, że rodzice czasami są potrzebni do tego, żeby wspomóc dziecko w trakcie nawet takiej pracy offline'owej. I ja projektując zadanie zawsze myślę, wyobrażam sobie tego rodzica po drugiej stronie i staram się, żeby on nie był zbytnio obciążony. On będzie musiał czasami dziecku pomóc się zalogować, właśnie jeśli będzie to takie zadanie interaktywne. Czasem będzie po prostu przekazywał zadanie, które ja napisałam w Librusie czy też na Messengerze. Czasem będzie przesyłał, robił zdjęcia pracy dziecka i przesyłał mi, jeśli poproszę, chciałabym zobaczyć, nad czym dziecko pracuje. Także rola rodzica tutaj może być, no i od tego nie uciekniemy, tak? W tym wieku dzieci niestety muszą jeszcze wiele rzeczy robić z rodzicami. Ja chciałam pokazać Wam kartę pracy rodzica, którą dzisiaj dostałam i od autorki tej karty dostałam zgodę, żeby Wam pokazać. Ona, ponieważ dzieci miały dzisiaj eksperyment i robiły swoją kartę pracy, mama zrobiła kartę pracy na temat, jak ona myśli o tym nauczaniu zdalnym. Powiedziała, że to jest nowe doświadczenie, tak? I co ona z tego wyciąga, że ona też się tutaj uczy, że w czasie takiej pracy, jeśli dobrze współpracujemy, jeśli współpracuje nauczyciel i rodzic, jeśli wyważamy swoje potrzeby i swoje możliwości i gdzieś tutaj się spotykamy w pewnym miejscu, to efekt jest taki, że dziecko i rodzic jest zadowolone, tak? Że tworzą się więzi, bo mama tutaj zwróciła uwagę na to, że kiedy ona z dziećmi pracuje nad tymi zadaniami, to ona też się bawi, ona też fajnie spędza czas, czyli tworzy się więzi, ale jeszcze jedna rzecz, kiedy informacje zwrotne przekazuję rodzicom, to staram się też, żeby tych rodziców docenić za to, że oni dzieciom pomagają, tak? Piszę informacje zwrotne i do rodzica, i piszę do dziecka. Staram się, żeby to nie były oceny, bo ktoś tutaj pytał o oceny. Nie, to nie są oceny i nie są to informacje zwrotne w sensie informacji zwrotnych znanych z oceniania kształtującego, nie. To są takie małe wiadomości doceniające to, co dziecko zrobiło, tak? I zachęcające je do pracy, bo każdy, jeśli zrobi jakąś pracę i nam pokazuje, chciałby być za tą pracę doceniony. Doceniajmy również rodziców. Ja zauważyłam, w tej naszej grupie messengerowej zaczęły się dziać bardzo fajne rzeczy, bo rodzice nagle zaczęli udzielać informacji zwrotnych również od siebie innym dzieciom. Jeśli pojawia się zdjęcie pracy jakiegoś dziecka, widzę, że zanim ja jeszcze zdążę zareagować, to już inni rodzice zareagowali i docenili pracę. Bardzo to też widzę, fajnie wpływa na to, że my się z rodzicami też poznajemy. I rodzice też na to zwracają uwagę, że wcześniej się dobrze nie znaliśmy, chociaż ja dobre relacje z rodzicami starałam się budować od samego początku, ale teraz to, że oni widzą nawzajem pracę swoich dzieci i reagują na nie, to też buduje taką fajną społeczność. Myślę, że jeśli się ten trudny czas skończy, my będziemy dalej czerpać korzyści z takiego rodzaju kontaktu. Dokładnie, jak ja bym mogła jeszcze tylko dodać dosłownie słówko, że jeżeli my mamy dobrą relację z tym rodzicem, to naprawdę jesteśmy w stanie wiele rzeczy zrobić. On nam sprzyja, my sprzyjamy jemu, rozumiemy jego problemy, jesteśmy empatyczni, wchodzimy czasem w jego buty i to jest takie bardzo ważne, żeby być człowiekiem, żeby sami mamy dzieci, z którymi musimy też w domu pracować zdalnie i o tym zaraz też powiemy, bo tu pojawiło się pytanie, to jakie narzędzie do pracy zdalnej, ale
Chodzi o to, że jeżeli ta relacja jest przez nas podtrzymywana, jest dobra, na dobrym poziomie, to myślę, że tu to jest gwarantem sukcesu, bo niewątpliwie ten rodzic no, musi nam trochę w tym pomóc, tak? Tylko my też musimy mieć go na względzie i musimy go rozumieć. Mhm. Dbamy właśnie o relacje w taki sposób, ale również myślę o tym, że jeśli taka sytuacja będzie trwała dłużej, to nie unikniemy tego, żeby się skontaktować z dziećmi i w jakiś sposób, żeby się widzieć, żeby się słyszeć. I tak jak to o tym Asia mówiła na samym początku, nie jest to łatwa sprawa. Nasze dzieci są małe, czyli będziemy robić to przy pomocy rodziców i za pośrednictwem rodziców. Będziemy musieli wybrać jakiś rodzaj komunikatora. Ja myślę o Messengerze, ale to też nie do końca jest narzędzie, które da nam wszystko to, czego my oczekujemy. Tak, nie wiem, ile dzieci będzie mogło się ze mną połączyć przez Messengera. Moja szkoła nie ma żadnej chmury, ani nie ma takiej platformy, więc sposób, jaki wybiorę, to będzie taki sposób kompromisowy. Już też robiłam rozeznanie wśród rodziców, nie, kilkoro rodziców ma tylko Skype'a, więc będziemy musieli to dopiero przemyśleć, ale na pewno nie uciekniemy od tego, żeby się jakoś z dziećmi połączyć, jakoś pielęgnować te więzi, również słysząc się i widząc. Chciałabyś, Asiu, coś jeszcze dodać? Nie, nie, właśnie ja tutaj patrzę na te informacje, które pojawiają się na czacie dotyczące właśnie tego kontaktu, bo to jakby nam spędza trochę sens powiek. To nauczanie zdalne, drodzy Państwo, to właśnie jest to, o czym my dzisiaj mówimy. To nie, bo myśmy to trochę na początku zrozumieli chyba tak, że nauczanie zdalne będzie wyglądało tak, że my łączymy się z uczniami i prowadzimy lekcje. Jednak no niekoniecznie o to chodzi. Na razie, drodzy Państwo, na razie jeszcze nie mamy też tego jakby ustrukturyzowanego i prawnych rozwiązań. Być może one się pojawią. Myślę, że wtedy będą w tym kierunku jakieś zalecenia, tylko pamiętajmy, że nauczanie w klasach 1-3 jest inne niż nauczanie w klasach 4-8. Tutaj bardzo często pracujemy metodą projektów, pracujemy metodami aktywnymi poprzez manipulowanie, działanie, eksperymentowanie, doświadczanie świata, więc nie możemy znowu tego nauczania teraz sprowadzić do takiego, że tak powiem, wykładu, prawda? Więc no, i jest wiele czynników, które na pewno będą wpływały niekorzystnie na organizowanie chociażby nawet takich połączeń w szkole, jak na przykład platforma. No ja powiem, że u mnie w szkole akurat jest to rozwiązanie w postaci chmury Office 365 i my będziemy z tego korzystać, ale ja wiem, że w innych szkołach nie ma. Wiem, że u koleżanki w szkole zakładają chmurę Google'ową. To musi być uregulowane przez szkołę, bo to nie może być tak, że nauczyciel sam sobie założy G Suite'a, bo to muszą być, wiecie, wszystkie sprawy związane z RODO, pozwolenia od rodziców i tak dalej, bo to jest przetwarzanie danych, więc to nie jest dla nikogo łatwe. My nie mamy jeszcze też stuprocentowego rozwiązania, ale to, co pokazałyśmy tutaj dzisiaj z Wiesią, wydaje nam się sensowne i jakby przedyskutowane i można chociażby w ten sposób zacząć działać i tak organizować ten proces no, nauczania zdalnego. Mamy jeszcze kilka pytań. Wiesiu, tutaj było takie pytanie, jak oceniać i jak sprawdzać? No tutaj, tutaj jakby no ani oceniać, ani sprawdzać w sensie takim. Odpowiedziałyśmy właściwie na to pytanie, nie oceniamy, na pewno nie oceniamy, póki nie mamy jeszcze takiego rozporządzenia, że będziemy musieli w jakiś sposób ocenić pracę, chociaż ja pracuję w ogóle bez ocen, więc dla mnie informacja zwrotna jest tym, tak. co powoduje, że dzieci się uczą, natomiast na pewno nie doszło do tego, żeby teraz oceniać. Wiem, że mamy z tyłu głowy podstawę programową, tak? I każdy myśli, o, czy ja zdążę. Natomiast pomyślmy sobie tak, jest sytuacja wyjątkowa, podstawa programowa nie obroni nas przed wirusem, natomiast my możemy bardzo wiele zrobić, żeby te nasze dzieci wesprzeć, żeby wesprzeć ich rodziców, ale równocześnie, żeby dzieci się uczyły. I mam taką radę do wszystkich.
spokojnie, zacznijcie od tego, co już wiecie, co już potraficie, idźcie małymi krokami, na pewno nas wszystkich ta sytuacja dużo, dużo nauczy, ale nie wpadajcie w panikę i nie testujcie wszystkich narzędzi, które dzisiaj poznałyście czy poznaliście. Starajcie się wybrać coś, co Wam będzie pasowało i będzie pasowało Waszym uczniom i Waszym rodzicom. Dokładnie, żeby ich nie zarzucić też technologią, żeby właśnie to były takie mieszane jakieś zestawy zadań. Wiesiu, mamy tu jeszcze pytanie. W jaki sposób nauczyciel wspomagający ma pracować przez internet? Ja powiem, jak to wygląda z mojej pozycji, ponieważ mam w klasie nauczyciela współorganizującego proces nauczania i ja wiem, że Magda jest w kontakcie stałym z rodzicami dziewczynki i w tym momencie ona, jakby komunikując się bezpośrednio z nimi, doradza, przesyła informacje, oprócz tego, że mama ma jakby cały czas kontakt z nami, z całą klasą i dostaje takie informacje, jak je cała klasa, to dodatkowo jeszcze koleżanka komunikuje się dodatkowo z rodzicem, jest w stałym kontakcie i daje konkretne wskazówki. Szczerze powiedziawszy, jeszcze się z nią też, no nie widziałam, nie mogę się z nią widzieć, ale w ciągu ostatnich dni jeszcze się nie komunikowałyśmy, na pewno to muszę nadrobić, ponieważ jestem też ciekawa, jak to wygląda u nich, ale nie sygnalizowała, że jest jakiś problem, ale myślę, że warto też pytać na forach nauczycieli wspomagających, jak oni to organizują z dzieciakami. Mamy jeszcze tu pytanie, z czego komunikujecie się, za pomocą czego komunikujecie się oprócz Skype'a i Facebooka? No tu już padło kilka takich, prawda, kanałów. No mówię, to może być Messenger, może być WhatsApp, no może to być platforma chmurowa, może to być e-mail, prawda? No tu ja myślę, że tutaj bardzo dużą rolę będzie zapytanie i ustalenie z rodzicami, jak to będzie najwygodniej, można by było nawet zrobić jakąś małą ankietę taką, rozeznać się, kto na co by się zdecydował. I jeszcze, co jeżeli uczniowie nie mają w domu komputera? Jestem w kropce, zostaje tylko telefon. To ja myślę, że ja też, tak, nie wiem, czy macie dziennik elektroniczny, ale ja zadania dokładnie takie same jak na Messenger wysyłam w dzienniku elektronicznym. Rodzice, którzy nie mają Messengera, kontaktują się jeszcze dodatkowo ze mną SMS-em, więc myślę, że dokładnie takie zadanie można przesłać również przy pomocy SMS-a i otrzymać od rodziców informację zwrotną, bo też otrzymuję zdjęcia tą drogą. Także myślę, że jest to wyjście. Większość na pewno ma komputer, ale dla tych, którzy nie mają, myślę, że możemy zrobić taką podwójną ścieżkę komunikacji, tak? Oprócz internetu jeszcze telefon. No i zadania, które nie wymagają użycia komputera. Zadania takie offline'owe. Dokładnie. A ta godzina to raz dziennie, no właśnie tutaj to musi być naprawdę elastyczne, jeżeli chodzi o wybieranie tych godzin, w których dzieciaki będą pracowały, to musi być dostosowane też do rytmu w domu, jeżeli rano komputer jest zajęty przez rodziców, bo pracują zdalnie, albo na przykład, nie wiem, starsze dzieciaki mają łączenie z nauczycielem, to jakby starajmy się też na przykład, jeżeli chcemy tej informacji zwrotnej od rodzica o tym, co dziecko zrobiło, jakie są efekty tej pracy, to nie wyznaczajmy takiej godziny, że do 13 musi to przesłać, prawda, no bo może się tak zdarzyć, że po prostu dziecko nie będzie w stanie skorzystać z komputera, żeby przeczytać, jakie są zadania na ten dzień, więc musimy być też bardzo elastyczni, tak? No też nie stanie, jeśli dostaniemy odpowiedź na przykład następnego dnia. Dokładnie. To nie musi być wyznaczona godzina, każdy ma, w każdym domu organizacja dnia wygląda inaczej, zrozummy też rodziców, że muszą też tutaj wypośrodkować, ile czasu przeznaczają dzieciom, ile czasu na życie, tak, po prostu. I załóżmy, że rodzice są odpowiedzialni, czują tę odpowiedzialność za rozwój własnych dzieci. Nie zakładajmy złej woli, złych intencji. Oni na pewno też chcą im pomóc. Musimy się po prostu tylko nawzajem rozumieć. Tutaj pojawiła się na czacie jeszcze informacja o Zoomie, o takim narzędziu Zoom. Owszem, jest to narzędzie do organizowania wideo połączeń. Trzeba jedynie pamiętać, że jest to strona anglojęzyczna.
pierwszy raz trzeba by było sobie spróbować po prostu założyć taki pokój i przetestować go może nawet ze znajomymi. I trzeba pamiętać, że wysyłając link do rodziców z informacją o spotkaniu, rodzic otwierając ten link będzie zobligowany do zainstalowania takiego programu obsługującego tego Zooma. Czyli jakby wiąże się to z koniecznością zainstalowania czegoś na komputerze, musicie o tym pamiętać, bo rodzic może powiedzieć, nie chce niczego instalować, tak? Można, warto go przekonać oczywiście, ale żeby nie był zaskoczony. Z jaką ilością uczestników? Tam chyba jest bez ograniczeń, ale czasowo wiem, że były ograniczenia w ostatnim czasie. Nie wiem, czy Anito mogłabyś odpowiedzieć, bo ostatnio wiem, że organizowane było nasze spotkanie. 40 minut, dobrze. Tak. No dobrze, to chyba byłoby tyle, nie mamy już takich większych pytań. Jeżeli jeszcze jakieś pytania się pojawią, to tutaj dziewczyny obiecały, że one wyłapią te pytania i będziemy się starać na nie jeszcze może odpowiadać, czy to pod postem, czy na stronie, ale mamy nadzieję, że odpowiedziałyśmy z nich. Jeszcze widzę tutaj, bo kilka razy powtórzyło się pytanie, czy można jeszcze prosić o inne pań pomysły, czyli zapraszamy na nasze blogi, zapraszamy na nasz Facebook. Pomysły na pewno będą się pojawiać. Dzisiaj mamy tylko ograniczony czas, żeby o nich mówić. I tak chyba przekroczyłyśmy trochę. Dobra, oddajemy czas, głos Anicie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wiesi i Joasi za naprawdę fantastyczne, myślę, spotkanie online. Bardzo dużo inspiracji i takich potrzebnych i wiadomości i pracy zdalnej online i pracy zupełnie bez wykorzystywania tych narzędzi, które mam nadzieję, że też przyda się nie tylko w tej trudnej sytuacji, ale później na co dzień nauczycielom w swojej pracy. Ja tylko dodam do tego, co powiedziałyście, wszystkie materiały, nagranie tego webinaru, prezentacja, wszystkie linki, które podawałyście, a także nasz zbiór, który przygotowaliśmy i zasób tych materiałów będzie na stronie od jutra, na stronie bloga CEO, blog.ceo.org.pl i na stronie programu Nauczycielka pierwsza klasa edu.pl, w ramach którego tak naprawdę było się tutaj to nasze dzisiejsze spotkanie. To jest program, do którego zapraszam nauczycieli, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, szczególnie po tym, teraz także, ale szczególnie po tym trudnym okresie, kiedy będziemy mogli uruchomić nasze warsztaty regionalne w całej Polsce, kiedy będziemy mogli przyjeżdżać i organizować takie warsztaty dla Was i dla całych rad pedagogicznych pracujących z klasami 1-3, też pracownikami świetlic, bibliotek, nauczycieli językowych. Przygotowujemy takie kompleksowe wsparcie, taki program wsparcia edukacji, zespołu edukacji wczesnoszkolnej i od września będziemy z wybranymi szkołami pracować nad wdrażaniem takich zmian. Prowadzimy kursy internetowe i to są kursy nauczycielka pierwsza klasa i matematyczny kurs matematyka pierwsza klasa. Organizujemy webinaria w ciągu roku, dzisiejsze, za które bardzo tutaj dziękuję, za ogromny udział i ogromny odzew. Odbyło się miesiąc temu na temat konfliktu w klasie i relacji, mediacji między dziećmi, które prowadziła Paulina Orbitowska i nagranie tego webinaru również jest dostępne na stronie, można sobie do niego wrócić. W środę 25 marca będzie webinarium matematyczne, na które też serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje są na stronie, nasze webinarium będą też na stronie bloga, ale też na naszym Facebooku, Centrum Edukacji Obywatelskiej, które zachęcam śledzić i na Facebooku Szkoły Uczącej się, gdzie dużo tych informacji i komponent nauczycielki jest aktywny. Co jeszcze mogę powiedzieć? No do warsztatów wrócimy na pewno po tym stanie, który nas tutaj zastał, ale wszystkie webinaria i cała biblioteczka, którą mamy tak naprawdę z wszystkimi dobrymi praktykami i narzędziami, które też udostępniamy, też jest na stronie i można do niej sięgać i korzystać z tych wszystkich materiałów. Chyba już, jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że jutro o 19 jest też organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej webinar dotyczący wychowawców, przeznaczony dla wychowawców klas. Co prawda klas 4-6, ale myślę, że możecie przekazać swoim kolegom i koleżankom, żeby zajrzeli, bo tak jak
Oczywiście u nas tutaj sami eksperci, profesjonaliści i praktycy z wielkim doświadczeniem opowiadają o swojej pracy i o swoich doświadczeniach. Także jutro o 19 też będzie transmisja online na Facebooku, ale też wszystkie informacje są na Facebooku, na stronie bloga CEO, żeby można było jeszcze dołączyć i się zapisać. To zachęcam. Pytanie o doświadczenia, których było bardzo dużo, szczególnie na Facebooku. Już mówimy, jak rozstrzygnęliśmy tę sytuację, żeby jednak gdzieś tam wszystkich zadowolić, wszystkich, którzy chcą się w tym czasie też rozwijać i dokształcać, doszkalać, zmieniać swój sposób pracy. Od jutra, od 20 marca na blogu CEO będzie opublikowany wpis z tym webinarium, z wszystkimi linkami, materiałami, o czym mówiłam, i będzie też link do możliwości umożliwiający pobranie zaświadczenia potwierdzającego Wasz udział w tym spotkaniu online. Ważna informacja, tam pobieracie samodzielnie, wpisujecie swoje dane, będzie na naszym imieniem pod nazwiskiem, natomiast będzie można to pobierać tylko do 22 marca do północy. Także czas jest od jutra przez te dwa dni, później nie będzie takiej możliwości. Jeżeli komuś coś źle tutaj odbierało, miał jakieś problemy techniczne, też nagranie będzie można sobie obejrzeć i spróbować taki zaświadczenie pobrać. I dla tych z Facebooka, i dla tych z dzisiaj. Nie przedłużając już, bardzo dziękuję prowadzącym, Joasi i Wiesi. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Tak, myślę, że tutaj było bardzo dużo cennych rzeczy i tak jak mówię, tak jak one też mówiły, zapraszały, śledźcie ich blogi i profile na Facebooku, bo tam na bieżąco na pewno udostępniają swoje, to co robią, dzielą się swoimi praktykami. Wiem, że też Padlet, Asia chyba ma, bo umieściłam gdzieś tam w zasobach Padlet z dostępnymi narzędziami, więc też w tych materiałach od nas pojawią się te linki do waszych stron. Także dziękuję bardzo. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, które połapiemy podczas czatu, to też spróbujemy się do nich odnieść, tak żeby nikt nie został bez odpowiedzi. Dzięki. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.